wieczór wszystkim. Witam wszystkich serdecznie. Tak się patrzę, co tu ja tu sobie włączyć muszę, jakieś tło. Witam wszystkich serdecznie. Nie przygotowałem się trochę, przepraszam za odrobinę spóźnienia. A dzisiaj będziemy rozmawiać, no tak ogólnie, myślę, że niedługo będzie ten live krótki, także witam wszystkich serdecznie, witam adminów, witam na live'ie. Dużo mam telefonów i takich zapytań na Facebooku odnośnie listu otwartego, który wystosowałem do tak zwanych mediów niezależnych. Do tych tak zwanych mediów niezależnych. Powiem tak. Odezwał się tylko mailowo do mnie Sławomir Dul i przeczytał Tomek Różański tylko na swoim live. Poza tym nie było żadnego oddźwięku, żadnej próby kontaktu z nami, ze mną, żeby zareagować na ten list, i tak jak żeście widzieli i słyszeli, żadnego odzewu, żadnego. Także tak to wygląda. Żyjemy w takich właśnie ciekawych czasach. Jakbyście nie zauważyli, to wszyscy się szykują do tak zwanych wyborów kolejnych, żeby właśnie wystartować i znowu zapędzić Polaków do tych tak zwanych urn, żeby stawiali swoje krzyżyki na tych bezwartościowych kartkach papieru. No i to chyba sami potraficie wyciągać wnioski. Prosiłbym tak do Was wszystkich, którzy oglądają ten mój kanał, żeby jednak naciskali o to, aby te tak zwane niezależne media zareagowały w końcu na to, co robi Cichocki, bo oni, jak ci, którzy są świadomymi agentami, by zasłaniać właśnie tą pracę Tadeusza Cichockiego, po to są. List tutaj Wam jeszcze pokażę na ekranie, jak on wygląda. Wygląda w ten sposób, że napisałem, że działając dla dobra i w interesie narodu polskiego, suwerena. Muszę to przesunąć, bo tutaj nie będziecie widzieć. Był zaadresowany na podstawie dekretu do wszystkich. Pozosyłałem do wszystkich tak zwanych niezależnych mediów, którzy zwą się niezależnymi, ale jak widzicie, nikt się nie odezwał. Nie sądzę, że się odezwie, bo oni są tak zależni, a tym bardziej po tym ostatnim wystąpieniu w Gdańsku było to wyraźnie zauważalne, że oni raczej się szykują do kolejnych fałszerstw nazwanych wyborami, jak do jakichkolwiek zmian. Też przypominam o prawie wyborczym, żeby móc startować w jakichkolwiek wyborach, trzeba ustanowić prawo wyborcze. Jeżeli ktoś by chciał do mnie dołączyć do rozmowy, to widzę tutaj Dominika, gdzieś mnie słuchała. Jeżeli, aha, zresztą to ja chyba sam mogę wkleić tego linka na czacie, to na Zoomie można będzie do mnie dołączyć do rozmowy i nie powinno być tutaj żadnych problemów. Ja zaraz Wam linka wkleję, wygeneruję, żeby wszyscy wiedzieli, że można będzie do mnie dołączyć. Tylko na Zoomie ja proszę, to wtedy tam proszę się odezwać, bo nie będę tego non-stop podglądał. Jakby ktoś chciał, to Wam wysyłam na czacie tego linka. I wystarczy kliknąć i połączyć się
połączycie się ze mną, także zapraszam tych, którzy by chcieli. Link jest dostępny. Dobra. Dzięki też Dominika, zauważyłem, że słuchasz i wrzuciłaś to. Także każdy, kto będzie chciał dołączyć do mnie, do Zooma, to zapraszam. Nie, na Zoomie nie będzie widać, więc myślę, że nie będzie problemu. Na razie było mnie widać, nie, także chyba wszystko jest w porządku z internetem i z innymi sprawami. Ale tak wracając do tych mediów niezależnych, do tych wszystkich, no, trzeba powiedzieć, zawodowych żebraków, bo to nie są właśnie ludzie, którzy by byli zainteresowani zmianami w naszej ojczyźnie. Oni po prostu są zainteresowani tylko tym, aby zbierać, gromadzić pieniądze, organizować jakieś kolejne partie, partyjki, stowarzyszenia i nie po to są, by dokonać zmian w Polsce, tylko po to, by właśnie Polaków dalej ogłupiać. Po to jest to wszystko tworzone i jedyny cel ma właśnie przeprowadzić na jakichś śmiesznych protestach, upuścić wkurzenie w narodzie, ludzi wkurzonych, wyłapać, wyspisywać, kto się buntuje, kto jest przeciwny temu tak zwanemu systemowi, kto potrafi, ma jakiekolwiek swoje zdanie. To wszystko ma na celu pokazać właśnie tym oszustom, kto się buntuje. No, oni w ten sposób kontrolują to społeczeństwo, wiedząc, jaki procent ludzi jest wkurzonych na ten system, a jest wkurzonych sporo. Mam nadzieję i bardzo dobrze, że na te protesty nie chodzą. W ogóle nie udają im się te protesty. Także to zawodowe żebractwo trochę im tam nie wychodzi. Więc dzisiaj wstałem rano, też tak się zastanawiałem nad tym, kto tu mógłby być kandydatem na prezydenta w naszej nowej ojczyźnie, żeby był narodowości polskiej i takim człowiekiem odpowiedzialnym. No i niestety poza Cichockim to ja tutaj nie widzę kogoś, kto by chciał objąć to stanowisko w naszej ojczyźnie i ten naród wyprowadzić na prostą z tego zniewolenia, w którym tkwimy. Naprawdę sami się zastanówcie, bo tak się myślę, że w komentarzach by dobrze było pisać, jeżeli kogoś znacie, kto by był godny tego stanowiska do zaproponowania, to też byłbym wdzięczny, jakby ludzie zaczęli pisać. I co jeszcze bym chciał powiedzieć, bo sobie wziąłem, przygotowałem sobie wszystko, ale ten, no właśnie, wybory. Prawie, że wszystko wam powiedziałem. Nie zwracajcie uwagi na ludzi. Twórzcie swoje pisma. Odpowiadajcie w ten sposób. Wydajcie postanowienia tak, jak Tadeusz Cichocki to robi. Postanowienia zwierzchnika władzy. Dużo ludzi też mnie pyta, jak odpowiadać, jak pisać pisma, jak Tymochowicz. Piotr Tymochowicz to już uciekł z Polski, więc nie sądzę, że będzie chciał wrócić kiedykolwiek. Już się wypowiedział jednoznacznie, że on tu już nie wróci. Także nie wierzy w Polaków i tyle. Także można tylko skorzystać z jego doświadczenia, żeby z tą kamerką mi tak ostrość gubi. Można tylko skorzystać z jego doświadczenia, z jego podpowiedzi, jeżeli ma coś mądrego do powiedzenia, tylko tyle, na pewno nie będzie to, nie będzie próbował nawet kandydować. Z tego, co ja wiem, może się mylę, ale tak, Tadeusz Cichocki w tej chwili jest chyba jedynym kandydatem, który który wyraził chęć kandydowania, bo to jeszcze jest ta druga opcja, że ktoś też musi chcieć kandydować, bo nie jest takie proste wcale rządzić tak 40 milionami takich mądrali, którzy każdy ma jakiś swój pomysł na ojczyznę i każdy
Każdy ma jakieś tam swoje pomysły na rozwiązanie. To wcale nie jest tak, nie należy do przyjemności, bo też dużo o tym myślę. I to jest bardzo odpowiedzialne stanowisko prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, czy nawet naszej ojczyzny. To musi być człowiek wyjątkowy. No ale to od nas zależy, kogo wybierzemy. Jeżeli będziemy dalej udawać, że niewolnikiem jest być wygodnie i nie trzeba się niczym przejmować, że przyjdzie jakiś obcy nam tutaj zrobi porządek, no to Polacy niestety przegrają w takiej sytuacji i to będzie nie będzie. Tutaj piszecie, co sądzę o Potockim. To jest oszust. To jest oszust, krętacz i tak, i nic więcej. Nic więcej. Nie jest on żadnym prezydentem, tylko zwykłym uzurpatorem, który powołany jest, nie ma w systemie i nie było nigdy w systemie prawnym Polski czegoś takiego, że kolegę właśnie mianuje na stanowisko, że ktoś te stanowiska przekazuje prezydenta. Nie było, nie ma i nie będzie. To jest zwykłe oszustwo, a oszust po prostu potrzebuje tylko tak zwanych naiwnych ludzi, którzy uwierzą w jego ładne ubranka i w jego puste słówka, bo te słowa też nic nie wnoszą. Długi czas nabiera ludzi i tego po czynach poznawajmy, a nie po gadaniu i jakiś tam robieniu wam plastikowych karteczek. Myślę, że ludzie sami są dowodem, samą istotą swojego są dowodem na istnienie. Nie potrzebują jakiegoś potwierdzenia. Dokument tożsamości może być wydany tylko przez legalne organa państwowe, a nie okupacyjne. Na razie Polacy uznają legalność dokumentów okupacyjnych i więc przy tym zostawię. Tak, są sąsiadami. Niestety Tadeusz z Potockim mieszkają od siebie jakieś 200 metrów, nawet chyba około 200 metrów od siebie, nie dalej. Także tak, to jest prawda. Nie wiem, czy on tam mieszka, ten drugi, bo Tadeusz na pewno mieszka, a tego nie byłem. Nie mam pojęcia. Widzicie, miałem tyle wam do powiedzenia i wszystko mi uciekło w jednej chwili. Też powiemy w niedługim czasie o wodzie, o tej tajnej, o mocy wody, ale to może jak już wszystko będzie gotowe, właśnie o tym, właśnie o wodzie, jaki ma wpływ na ludzką świadomość i w jaki sposób ona przenosi świadomość. Dlatego jest zatruwana non-stop. Nie będzie takiej debaty, nie ma mowy. W 2017 roku była rozmowa z tym oszustem, także nie ma szans na jakiekolwiek powroty do. Jeżeli ktoś się okazuje oszustem, niestety ani Cichocki, ani ja z oszustami nie mam ochoty gadać. Mówię tutaj o tym, który sobie uzurpuje stanowisko prezydenta. Bo tak jakby z Andrzejem Dudą gadać o legalności jego stanowiska. Więc bez sensu jest. Ja jeszcze raz powtórzę, żeby wybrać prezydenta Polski, należy zmienić prawo wyborcze i po zmianie prawa wyborczego, rozpisaniu nowych, sprawdzalnych wyborów, wtedy i udzieleniu pełnomocnictwa, wtedy możemy pomyśleć właśnie o tym, kto będzie faktycznie prezydentem. A dopóki takiego prezydenta nie mamy, Polaka, no to sami wiecie, że nic z tego nie wyjdzie. Co ja wam tu chciałem jeszcze powiedzieć? Ostatnio też Szymon Radoń został zatrzymany. Wam tu puszczę nagranie, jak dzwoniłem, żeby nie było, że pełnomocnictwa i deklaracje nie działają, bo działają, bo oni udzielają informacji na podstawie tego pełnomocnictwa. Sprawdzałem to już dzwoniąc w sprawie arety do sądu, do Dąbrowy.
dzwoniąc właśnie w sprawie Szymona na komisariat 5 w Krakowie. Także działa to, proponuję, jeżeli takie pełnomocnictwo u mnie na stronie znajduje się dla jakiegoś człowieka, a który zostaje zatrzymany, to możecie dzwonić wtedy i się interesować. Na podstawie tego pełnomocnictwa każdy w obronie tego samego gatunku może po prostu sobie dopytywać się, dochodzić sprawiedliwości i stawać w obronie tego człowieka. Także tak to wygląda. Także tak, trochę mnie rozprasza to czytanie na czacie. Mamy Zooma. A ja wam puszczę teraz to nagranie może. To z Szymonem. Krótkie, to będzie 4 minuty. A w międzyczasie sobie tam poczytam, popatrzę, co wy piszecie. Jeżeli macie pytania dużo też pytań jest co do deklaracji samostanowienia odpowiedzialności. Macie wzór, możecie go tam sobie modyfikować, ale twórzcie go lepszym, a nie gorszym, że zwracacie się do ten. I tutaj by było to. Wam to puszczę. Piąty komisarz policji dyżurny. Dzień dobry, panie dyżurny. Moje dobre imię Krzysztof z rodu Hudek. Proszę się o przedstawić. Aspirant Gorczyca. Ma pan aspirant Gorczyca imię? Marcin. Marcin. Panie Marcinie, dzwonię w sprawie Szymona Radonia na podstawie pełnomocnictwa, które wam zostało skutecznie dostarczone dzisiaj mailem około godziny temu. Chciałbym się dowiedzieć, dlaczego jest przetrzymywany i na jakiej podstawie jest przesłuchiwany przez urzędników do tego nieupoważnionych. Nie jest przesłuchiwany, proszę pana. A na podstawie czego jest przetrzymywany? Nie jest przetrzymywany, proszę pana. Wykonujemy swoje czynności. Jak skończymy, zostanie zwolniony. Czynności polegają na. Jestem pełnomocnikiem. Na ustaleniu jego tożsamości, proszę pana. Popełnił wykroczenie, nie chciał się wylegitymować, nie chciał okazać żadnego dokumentu tożsamości. Proszę mi powiedzieć, jaki przepis prawny zobowiązuje człowieka? Zobowiązuje człowieka. Co nakłada obowiązek legitymowania się na człowieka? Co nakłada? Tak. Proszę zacytować Chociażby mi przepis artykuł prawny, który 65 ust. zobowiązuje człowieka do odpowiadania na pytania policjantów. A chociażby artykuł 65 kodeksu Proszę wykroczeń. zacytować w takim artykuł 65, który zobowiązuje człowieka do odpowiadania na pytania policjantów. Kto umyślnie wprowadza w błąd organ państwowy lub instytucję upoważnioną z mocy ustawy do legitymowania co do tożsamości własnej lub innej osoby, co do swego obywatelstwa, zawodu, miejsca zatrudnienia lub zamieszkania podlega karze grzywny tej samej. Karze podlega, kto wbrew obowiązkowi nie udziela właściwemu organowi państwowemu lub instytucji upoważnionej z mocy ustawy do legitymowania wiadomości lub dokumentów co do okoliczności wymienionych w paragrafie pierwszym. Rozumiem. Gdzie jest obowiązek? Co zobowiązuje człowieka do rozmowy z policjantami? Który przepis prawa zobowiązuje? Gdzie jest obowiązek, o którym tutaj mówi ten artykuł 65? W którym momencie powstał obowiązek?
Obowiązek powstał w momencie, kiedy pan popełnił wykroczenie i nie chciał się policjantom... Jakie wykroczenie popełnił? Nie ma żadnego wykroczenia. Jedyne przestępstwo, jakie popełnili, to policjanci względem człowieka. Policjanci nie popełnili żadnego przestępstwa. Popełnili przestępstwo porwania... Nie macie uprawnień do przesłuchiwania, do przetwarzania danych osobowych i zajmowanych stanowisk. Robicie to dla pieniędzy i z tego tytułu będziecie odpowiadać z artykułu... Bzdury 20... pan opowiada. Słucham? Bzdury pan opowiada. Ja bzdury opowiadam, cywilnie sprawdzimy. Ja wam ręczę. Pan też odpowiada, protokół zatrzymania my prosimy, bo żeście przetrzymujecie człowieka. Protokół zatrzymania poprosimy wydać Szymonowi i wypuścić natychmiast. Jak ja bzdury opowiadam, to my to sprawdzimy cywilnie. I co się okaże na podstawie artykułu 23 kodeksu cywilnego, kto ma rację. Dobrze. Dobrze? Róbcie swoje czynności, skoro uważacie, że jesteście na prawie, a ja wam mówię, że nie. Jeszcze coś? Za ile wypuścicie Szymona? Niezwłocznie po zakończeniu czynności. Więc jak czynności? Torturujecie go tam? Znęcacie się psychicznie i fizycznie nad człowiekiem? Jaki macie problem i na podstawie czego chcecie wydobyć i przetwarzać dane osobowe? Proszę mi zacytować przepis prawa. Kto was upoważnił w ogóle do przetwarzania danych osobowych? Ustawa o policji nas upoważniła. Serio? Proszę pana, może psychiatry pan potrzebuje? No i tutaj jest to słowo klucz, obowiązek. To jest jedyne słowo, które jest puste i nie poparte żadną ustawą, żadnym przepisem prawnym, żadnym kodeksem. Obowiązek jest takim słowem pustym, używanym przez tych oszustów, by ludzi właśnie terroryzować. Nie ma obowiązku legitymowania się oszustom. Nie było i nigdy nie będzie. Bo jeżeli by oni to zrobili ustawowo, taki obowiązek, to on wtedy by był. Ale jedyny obowiązek, jaki jest w Konstytucji zapisany, to jest dbanie o środowisko naturalne i płacenie podatków na legalnych przedstawicieli narodu polskiego, wyłonionych w legalnych wyborach, a nie oszustów. Także wszystko, co jest, to jest zwykłe domniemanie i przypuszczenie. Słowo obowiązek jest tym kluczem do tego oszustwa. Tam jest w artykule tym 50 czy 65 chyba kodeksu wykroczeń, że kto wbrew obowiązkowi, ale jak zapytacie się, co nakłada, tak jak ja tutaj zapytałem wcześniej, co nakłada na człowieka obowiązek, to oni nie potrafią powiedzieć, bo takiego prawa nie ma. Nie mamy obowiązku legitymować się oszustom, przebierańcom i idiotom w mundurach, bo to też trzeba tak powiedzieć, to są idioci w mundurach. To nie są ludzie, to są narzędzie, to jest zepsute narzędzie systemu. I takim nie mamy obowiązku się w żaden sposób legitymować. I nie ten. Ja jeszcze wam puszczę jeszcze jedno nagranie. Nie wiem, co to było. To już tutaj nie pamiętam, ale chyba też będzie dobre. Zaraz sprawdzimy. Tutaj ten artykuł 23 też, który wam pokazywałem na ekranie. No. Od początku? To nie to. To będzie to. Dzwoniłem też do Krakowa, do wojewódzkiej tym razem, do rzecznika. I też się bezczelnie wymigali. Także sobie posłuchajcie, polecam. Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, słucham. Dzień dobry, Komenda Wojewódzka Policji. Halo? Słyszy mnie pan? Halo? Słyszy mnie pan? Halo? Halo? Teraz coś słyszę. O, halo, tak, słucham. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof. Czy mógłby pan się przedstawić, proszę pana? Komenda Wojewódzka Policji, aspirant Jacek Wilczyński, słucham. Dzień dobry, panie Jacku. Panie Jacku, dzwonię w sprawie, jestem pełnomocnikiem Szymona Radonia, który został porwany przez policjantów w celu
ustalenia danych osobowych, pomimo tego, że przedstawiał się dokumentem podpisanym przez siebie własnoręcznie i to nie zostało honorowane. Nie wiem teraz, dlaczego chciałbym tą wyjaśnić sprawę, dlaczego policja porywa ludzi. No i tutaj mnie rozłączyło, niestety. Trzy razy tak było. Tak, słucham, Komenda Wojewódzka, Policja Cywilna. Przepraszam, czy coś przerwało właśnie. Tak, przerwało coś. Chodzi o tego, o Szymona Radomia, bo został porwany w celu ustalenia danych osobowych, a filmik jest na internecie, tak jak widać, bo była transmisja i uważam, że nie było podstaw do takich czynności, jakich dokonali policjanci, ponieważ nie było też corpus delicti, nie było wykroczenia, więc nie rozumiem, dlaczego został porwany. Ale wie pan co, powiem szczerze, nie znam w ogóle tematu tego, co pan do mnie mówi. Kto to jest w ogóle ten Szymon? Człowiek. Ja rozumiem, tylko gdzie porwani, kto go porwał, w jakim celu? W którymś z sądów w Krakowie. W celu ustalenia rzekomo danych osobowych. Filmik jest na YouTubie, to ja sobie pozwolę zaraz panu mailem przesłać linka do tej sprawy. Bym prosił, żeby człowieka natychmiast wypuścić, no bo to są środki nieadekwatne podjęte do sytuacji, pomimo tego, że Szymon legitymował się policjantom dokumentem. A przez których policjantów został zatrzymany? Pan się orientuje w ogóle, co za policjanci? Policjanci z sądu. Czyli policji sądowej, tak? Kiedy to miało miejsce? Dzisiaj jakąś godzinę temu, niecałą może. Policjanci z sądu? Tak. Mówi pan, taka była sytuacja? Tak. Wie pan co? Niech pan chwilę, jeszcze raz pana godność. Moje dobre imię Krzysztof z rodu Chudek. Jestem pełnomocnikiem Szymona. Na zasadzie pełnomocnictwa ogólnego, czyli... Stoimy w obronie tego samego gatunku. Dobrze, niech pan chwileczkę zaczeka, ja sobie zadzwonię tam do sądu, dobrze? Dobrze. Proszę zaczekać chwileczkę. Wie pan co? Halo? Tak, słucham. Wie pan co, rozmawiam tutaj z dyżurnym odnośnie z Wydziału Konwojowego tam. Ten pan nie został zatrzymany. Podjęte były tam jakieś legitymowania z tego, co on mi tutaj przekazał. Pan chyba nawet teraz jest poza obiektem sądu. Aha, to nie jest tak, zatrzymany Szymon, zatrzymany. Tak? Nie jest zatrzymany. Dobrze. Absolutnie. Dobrze. No. Dlaczego sądu. Dlaczego właśnie policjanci, bo ja tego nie rozumiem. Jeżeli człowiek jako istota ludzka oświadcza policjantom, że na deklaracji są jego prawdziwe dane. Dlaczego policjanci tego nie przyjmują w żaden sposób? No i znów się rozłączyło. Byli tam we dwóch? Jeszcze raz, bo coś przerywa nam, nie daje nam rozmawiać co chwilę. Ja akurat z kolegą pan rozmawia. Dobrze, a co pan jeszcze chce wiedzieć, bo, że tak powiem, kolega panu przekazał informacje, jakie były, że tak powiem, podstawy z tym panem czynności, no i reszta, no pan został zwolniony po wykonaniu czynności przez policjantów z Wydziału Sądowego, Policji Sądowej. A to jednak został zatrzymany do wyciągnięcia tych danych osobowych. Ja nie wiem, czy został zatrzymany, proszę pana. No, jeśli gość wchodzi na teren sądu, to ma obowiązek się wylegitymować. I tyle. Proszę no mi... powinien, proszę pana, powiedzieć, bo ja naprawdę chciałbym działać w ramach prawa, tak jak to mówi artykuł 7 Konstytucji i wszyscy, żeby w Polsce działali w ramach prawa, szczególnie policja. Co nakłada obowiązek na ludzi?
którym momencie powstają obowiązki. To puste słowo, którego tak często używacie, które nie jest poparte w żadnej ustawie, w żadnym przepisie prawnym, nawet w Konstytucji jedyny obowiązek, jaki istnieje, to dbanie o środowisko naturalne i płacenie podatków legalnym organom władzy, a nie oszustom. To jest jedyny obowiązek. Więc dlaczego tak wszyscy mówią, że istnieje jakiś obowiązek? Proszę. A czy, przepraszam, czy pan jest stroną w tej sprawie, czy pan... Jestem pełnomocnikiem. Nie. Jest pan pełnomocnikiem. To proszę się zwrócić w takim razie do tej osoby, wobec której były podjęte czynności i z tą osobą rozmawiać. No ale zaraz, bo ja rozmawiam teraz z policją, którzy... Dlaczego, to nie chodzi tylko o samego Szymona. Pana, wyjaśniłem panu, dlaczego były czynności. Proszę się kontaktować z osobą, która udzieliła panu pełnomocnika. Cały czas jest... Dobrze. Gdzie jest? Cały czas padają słowa, że istnieje obowiązek. W którym momencie ten obowiązek powstaje? I na podstawie czego? Bo to jest puste słowo, które jest przemycone. Jest pan pełnomocnikiem, czy pan nie jest? A skoro pan jest pełnomocnikiem, to pan powinien wiedzieć. No właśnie, właśnie wiem. A nie, i dlatego... Pan nie zadaje mi, no nikt pan nie zadaje mi odpowiedzi. No skoro osoba wchodzi do sądu, no to powinna się wylegitymować, tak? Dlaczego wchodzi do sądu, w jakim celu? No, sądy są własnością narodu polskiego, to są słudzy publiczni. Proszę, proszę się kontaktować ze swoim człowiekiem. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Dobrze. No i tak jak żeście sobie słyszeli, odpowiedzi nie ma, nie było i nie będzie na to słowo, bo to jest puste słowo. To jest słowo klucz do tego zniewolenia, które nas wkręcili. Obowiązek. Obowiązek niepoparty żadną ustawą, żadnym prawem. Nadużywany w przepisach bez jakiegokolwiek umocowania prawnego. Nie ma czegoś tego. Obowiązki mają ci, co są na służbie i niewolnicy. To tylko tacy ludzie mają obowiązki. Jeżeli nam powiedzą, że my jesteśmy niewolnikami ich systemu, wtedy ten obowiązek powstaje. Dla niewolników powstaje obowiązek i dla ludzi na służbie. Tak, obowiązki mają wtedy ludzie na służbie albo ci, którzy dobrowolnie się na co godzą. Dobrowolnie. Zaznaczam tutaj wszystkim, że dobrowolnie, bo dopóki takiej dobrowolnej zgody nie ma, nie ma mowy o obowiązku. Obowiązek to jest puste słowo. Nie wierzycie, sprawdźcie, jeżeli znajdziecie taką ustawę, która nakłada na ludzi obowiązek, to wam pogratuluję. Tak jak powiedziałem, obowiązek to mamy dbać o środowisko naturalne, by go nie niszczyć i łożyć na administrację legalną, a nie oszustów i administrację okupanta. Żadne prawo na to nie pozwala, nie zezwala, tym bardziej prawo naturalne. No i co? I ile mam tłumaczyć razy, że obowiązki mają niewolnicy? Ktoś, kto się godzi na bycie niewolnikiem, ma obowiązek się szczepić, ma obowiązek podawać się badaniu, ma obowiązek legitymowania się. Jesteśmy w takim właśnie więzieniu, jakie tutaj za mną jest. Tacy ludzie w więzieniu mają obowiązki słuchać się tych chłopaczków w mundurach. No. To jest idiota w mundurze. Idiota w mundurze to nie człowiek. Idiota w mundurze to zepsute narzędzie systemu. To jest właściwe na nich określenie. A ci, którzy założyli te mundury, by służyć oszustom, muszą się z tym liczyć, że w przyszłości, i to całkiem już chyba niedalekiej, zostaną za tą swoją służbę, w cudzysłowie, rozliczeni. Więc tyle mam do powiedzenia. Słuchajcie, wam co tu jeszcze? Pokażę wam jeszcze numer telefonu, bo jeżeli ktoś chce coś ode mnie, a nie ma Zooma, a chciałby zadzwonić, to też zapraszam na dole. Tutaj jest na dole. Ja zasłonię ręką, żeby było dobrze widać. O, 602-246-781. I ten, o właśnie, Szymon Radoń doszedł i mówi, że już jest. Zaraz wejdzie na Zoom i będziemy razem rozmawiać. Więc tak właśnie wyglądają obowiązki u ludzi. Sobie wyłączę tą, usunę muzyczkę, która mi tutaj sobie przygotuje
I co my tutaj zrobimy? Włącz powtarzanie. A, żeby mi ptaszki nie przestały ćwierkać wiosenne, bo jest naprawdę piękna pogoda. Zieleń jest tak soczysta, że aż chce się właśnie żyć. No, piszcie te pisma, te wszystkie na wzór Tadeusza Cichockiego. Piszcie takie pisma, powołując się na jego pracę. W swoich pismach powołujcie się na jego pracę. Nie przepisujcie tego w słowo, ale wystarczy, że się powołacie na jego pisma konkretne, do Urzędu Skarbowego, do sądu, do czegokolwiek. I to już wtedy też ma moc jaka wam jest potrzebna. Nie dajmy się tak wkręcać. Naprawdę brońmy się, każdy kto... I przekazujmy te informacje jak najdalej. Bo do tych wszystkich tych ludzi, którzy już są świadomi w tych działaniach internetowych, to tam odzywajcie się na tych, w cudzysłowie, na tych protestach, jak wczoraj było, bo dzisiaj miałem też telefon od Janusza, jak dobrze pamiętam, Janusza, dzisiaj rano właśnie, że usłyszał, że ktoś tam właśnie coś wspomniał o stronie zawodowy Polak, no i on zajrzał z ciekawości, no jak zaczął sobie czytać, mówił to o 6 rano do 12, czytał o 12, po 12 do mnie zadzwonił, podziękował za to pracę, no dopytał się, czego nie rozumiem, się pytał właśnie, czy gdzieś ma ze składać wypowiedzenie, także odpowiedziałem, że absolutnie ma nie składać żadnych wypowiedzeń, żeby po prostu zaczął stosować dekret Cichockiego, czyli przestał płacić, przestał chodzić do sądów, przestał składać deklaracje. Akurat ten człowiek jest już emerytem, to pyta się mnie, jak z emeryturą. No z emeryturą jest problem, bo emeryturę dawkuje ten system, Polacy ją wynieśli, więc trzeba przejąć cały system, żeby tutaj zrobić też porządek właśnie z opodatkowaniem tej emerytury. Także, bo to nie może być 10 razy podatkowane, bo to jest już niewolnictwo do potęgi entej. Macie te słowa klucze. Słowem klucz do tego systemu jest obowiązek. Jeżeli zaczniecie się pytać, co nakłada na was obowiązek i w którym momencie powstaje obowiązek, robi się wielki ząg. Nie ma czegoś takiego, że jeżeli nie zrobicie corpus delicti, komuś krzywdy, żebyście się policjantowi legitymowali. To jest bzdura. W artykule 65 ustawy o policji jest wpisane, że kto wbrew obowiązkowi, tylko niech wykażą, w którym momencie powstał obowiązek. A takie zgadywanie i dopowiadanie sobie przez tych niebieskich jemiołów w sukienkach, że on tu jest kimś wyjątkowym, chyba durniem, jeżeli wyjątkowym, to tak jak to nawet w uzasadnieniu ostatnio jakiejś sędziny nielegalnej padło, że właśnie jeżeli ktoś, kto się nie zna na przepisach prawa i nie umie ich interpretować, jest zwykłym durniem i tak go można nazywać. Ktoś, kto jest durniem w mundurze, powinien go zdjąć, zmienić pracę, pójść do piekarni, nie będzie tam nagrywany, nie będzie się tam buntował, że ktoś jego wizerunek ukazuje, także ta cała mafia sądowniczo-policyjna jest utrzymywana przez pieniądze, które kradniecie swoim dzieciom. Nie wiem, ile ludzi nas tu nowych ogląda, ale mam nadzieję, że... Ja na grupę Prawo Naturalne nie wchodzę, zostałem tam zabanowany, nie będę sobie z dziećmi, sobie dziecinady urządzał. Szkoda mojego czasu, zdrowia. Jeżeli ja napiszę, są komentarze usuwane, nie będę wchodził w taką polemikę. Jak jesteś na ZOM, jak ZOM jest włączony. Aha, jesteś na ZOM, dobra, fajnie. Poczekaj, Szymon, już cię pokazuję. Słyszysz mnie? Bo ja cię nie słyszę w tej chwili. Ja słyszę cały czas. To już od 5 minut. Głośniej jakbyś mówił, bo cię bardzo słabo słyszę. Mówię, że jestem już od 5 minut tutaj. No ale ja cię bardzo słabo słyszę, nie wiem dlaczego. A teraz? O, teraz trochę lepiej. To tam coś zrób. Teraz? Ja, no słabo cię słyszę, no ale odezwij się, to zaraz sprawdzimy.
teraz? Cały czas jest tak samo. No to nie wiem, czym jest to spowodowane. Teraz? Słychać cię, ale bardzo cicho. No to nie wiem dlaczego. No dobra, teraz może ludzie będą dobrze cię słyszeć, bo widzę, że tutaj jest troszeczkę cię podciągnę, a przyciszę te ptaszki, może będzie dobrze. Bo jak ciebie podciągnąłem, to i te ptaszki podciągnąłem. No, a teraz się odezwij? No... Jestem cały czas. No dobra. No, będą ludzie cię damy słyszeć. Radę. Damy. Właśnie, nawiązując do tego właśnie obowiązku, tutaj pismo właśnie dostałem, już kolejne, że tak powiem, za to, że ktoś jechał autem, które jest zarejestrowane, albo współwłaścicielem jestem ja. To może przytoczę to. Ale bo nie słyszę teraz cię. Nie, no dobra, bo ja nic nie mówię, czekam aż sobie aha. Tam... No, nie, bo ta sytuacja dotyczy 5 września 2020 roku odnośnie fotoradaru Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego. Oczywiście nielegalnie działającego urzędu. I sprawa dotyczyła tego, żeby, dokładnie cały plik kartek, makulatur, wszystkiego, samodonosów jakichś na ludzi i tak dalej, i tak dalej. No tego jest po prostu, no multum, całe ten. No i ja jak dostałem tą pierwszą informację, to już nie pamiętam kiedy to było, jakoś pod koniec roku, no to kulturalnie wziąłem, otworzyłem kopertę, jak to odebrałem. Jeszcze nie byłem na, że tak powiem, na prawie naturalnym. No i kulturalnie im odpisałem na pisemko. Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że nie pamiętam, kto prowadził pojazd, gdyż do pojazdu mają dostęp wszyscy członkowie rodziny. W tym dniu nie ja prowadziłem. No i podpisałem się i to wysłałem. No i minęło prawie pół roku, no i dostałem kolejne pismo, może je przeczytam. Nawiązując do pisma dotyczącego wykroczenia drogowego popełnionego przez kierującego pojazdem marki BMW o numerze rejestracyjnym i tak dalej, w dniu 5 września 2020 o godzinie 15:59 w lokalizacji Pyrandocin przedstawiam stanowisko Głównego Inspektora Transportu Drogowego w mniejszej sprawie. Uprzejmie informuję, że brak możliwości rozpoznania kierującego pojazdem nie zwalnia właściciela posiadacza pojazdu z obowiązku stosowania się do przepisu artykułu 78 ustęp 4 i 5 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który nakłada obowiązek wskazania na żądanie uprawnionego organu, komu powierzył pojazd do kierowania lub używania w oznaczonym czasie. Pod pojęciem komu, w cudzysłowie, należy rozumieć wskazanie konkretnej osoby wraz z jej adresem. Niewskazanie takiej osoby stanowi wykroczenie z artykułu 96, paragraf 3 Kodeksu Wykroczeń zagrożone karą grzywny, czyli okup znowu jakiś. Mając powyższe na uwadze, ponownie przesyłam formularz wraz z uprzejmą prośbą o zaznaczenie znakiem X odpowiedniego oświadczenia zamieszczonego w części A druku stanowiącego wyraz woli w niniejszej sprawie. Ponadto zaznaczam, że czytelny podpis w części A musi być zgodny z danymi personalnymi podanymi w części B. Proszę o odesłanie wypełnionych formularzy do Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, skrytka pocztowa 166-050-090 Raszyn lub za pomocą elektrycznego biura obsługi klienta EBOK. W możliwie jak najkrótszym terminie. Błędnie lub niekompletnie wypełnione oświadczenie spowoduje wysłanie kolejnych druków celem ich wypełnienia. Naczelnik Wydziału Postępowań Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Adam Łoń. No i tu obowiązek. Znowu podwójny, że obowiązek jest. Obowiązek, osoba, także osoby mają obowiązki, a osoby nie słuchają, nie mówią, nie piszą, nie są ułomne. No i oczywiście, co jest? Nagrobkowe litery, nie? Czyli z dużych liter wszystko napisane. Imię, no tak, nazwisko, tak. Adres. No bo no, niestety tak, traktują ludzi jako nieodpowiedzialnych, ułomnych, niepełnoletnich i tak dalej. Także ten system się wali. Dużo tych kanałów jest. Polecam też kanał Neli Radwanowskiej. Tam ona dobry materiał o lęku nagrała. Polecam wszystkim, żeby tego. I tutaj się odniosę jeszcze do
Picobol Beleo odnosi tego grupy Prawo Naturalne na Facebooku. Tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli ktoś mnie traktuje jak jakiegoś szczyla albo coś takiego, usuwa komentarze, kasuje, wprowadza jakąś cenzurę prewencyjną, banuje, no to niestety opuszczam takie zgromadzenie wzajemnej adoracji i tam nie ma sensu dłużej i przebywać. Tutaj ostatni ten wywiad z Basią Świebodą, co był, to właśnie chyba dokładnie Wam wyjaśniliśmy, że wszystko, tak cała książka jest jednym wielkim oszustwem, testamentem, które powinniśmy rzekomo odziedziczyć, czyli stać się istotami boskimi, czyli bogami, bo skoro został to testament zostawiony nam, to chyba to tak należy rozumować, ale już nie będę tutaj wnikał, żebyście nie tracili czasu na studiowanie tej potężnej księgi, gdzie większość to są kłamstwa i po prostu baśnie i mity, alegorii te sumeryjskie powtarzane i tych tam z pustynnych terenów. To nas nie dotyczy. Mamy tutaj swoje musimy stworzyć. Prawo wyborcze musimy zorganizować i ten. A powiedz, Szymon, co ty myślisz o tym liście otwartym, który wystosowałem, bo ty też wiele razy mnie pytałeś, czy ktoś się odezwał. No byłem ciekawy. No, ja akurat nie muszę się odzywać, nie, no bo sprawa jest chyba oczywista. No widziałem, że z Crisis Consulting Tomek Różański odezwał się, czyli nadmienił, a czy się kontaktował, no to nie wiem, no bo to list jest wystosowany przez ciebie, także do ciebie mają się wszyscy zgłaszać. Jest otwarty, także mogli zrobić to publicznie, tak jak zrobił to Różański i też by było to odniesienie się do tego też tam. No tak. I każdy nie musi się ze mną bezpośrednio kontaktować, może po prostu mógł się nagrać do kamerki i wypowiedzieć, ewentualnie napisać maila, tak jak to zrobił Sławek Dul. To są dwóch ludzi, którzy się odezwali na ten list, ale no taka, to taka powiem, reakcja no... była nijaka, takie nie wiadomo o co chodzi tak do końca i czekamy, poczekam sobie cierpliwie na efekty i na dalszy rozwój tych wydarzeń. No. O Sławku nie wiedziałem nawet, szczerze mówiąc. Myślałem, że tylko Tomasz. No ale ludziom nie zależy, jest takie proste rozwiązanie, a oni wszyscy jak koń pod górę kombinują. Nie? No niestety, dokładnie jak koń pod górę kombinują. Jak koń. A wystarczyłoby pismami i odciąć ich od funduszy, nie w ten sposób, tak jak to właśnie robi Tadeusz Cichocki, między innymi nie płacąc VAT-u i tak dalej. Mhm. Wiadomo, oni sobie będą chcieli dodrukowywać pieniądze, czy coś kombinować, no ale no w jedności siła, z tego co widzimy wszędzie, no to podziały dzielą się na jeszcze mniejsze podziały i każdy z każdym się żre, nie wiadomo o co chodzi. Nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze i stanowiska, no o co tu może chodzić więcej. No być może tak. No. Nie wiadomo o co chodzi, to właśnie tylko chodzi o to, żeby się dostać do żłoba. Dzisiaj też wstałem z taką myślą, rano właśnie się zastanawiałem o ludziach, którzy mogliby ewentualnie kandydować na urząd prezydenta. No i tutaj też była taka pustka i nie widzę takich ludzi odpowiedzialnych, którzy by byli takimi odpowiedzialnymi istotami, godnymi tego urzędu i byli narodowości polskiej, no bo to jest... No i żeby jeszcze chcieli, bo to, że... jeszcze chcieli, także... Bo to też jest odpowiedzialność, nie? Tak, tak. I także jest ta masa tych ludzi działających w internecie, ale godnego na urząd prezydenta niestety pośród tych ludzi nie widzę. Poza Tadeuszem Cichockim, który się sam zadeklarował, że chce kandydować na urząd prezydenta na nowych zasadach po zmianie prawa wyborczego. I to on będzie kandydował tylko właśnie wtedy, jak zmienimy, ustalimy prawo wyborcze. I tym się trzeba też by było zająć. Nie wiem, tam
Ty, Szymon, czytałeś to prawo wyborcze, czy nie, ten projekt? Nie, szczerze mówiąc. Akurat z prawem wyborczym nie. No to też no, ale masz, masz zaległości. No, z prawem wyborczym to się przyznam od razu, że nie czytałem. Prawo wyborcze jest u mnie na stronie, także każdemu polecam. No materiałów jest w ogóle sporo. I tych pism, i tego wszystkiego jest sporo, nie? Oprócz tego dużo osób mówi tak, prawo naturalne i od razu łączy to z Tadeuszem Cichockim. I od razu neguje to. O, jak jest Tadeusz Cichocki, no to już nie, prawo naturalne. I to już spotkałem się dużo osób właśnie tak reaguje. I dużo osób też reaguje, że prawo naturalne, no to od razu druga RP, no i Potocki. No ale z Potockim, no to... No to też. No, tutaj no nie będę się wypowiadał, no. Olga Wrońska zapytała mnie, czy wysłałem do tego, do tych kolejnych takich dezinformatorów, czyli Olszajskiego i Marcina Osadowskiego. Tak, wysłałem każdemu jednemu, oni dokładnie wiedzą, także nie liczcie na to, że ci powiedzą cokolwiek. Ja parę lat temu rozmawiałem z Wojtkiem Olszańskim, Welia Błonowskim o dekrecie Cichockiego i gdy go tam już naciskałem tak dość mocno, żeby się wypowiedział, to mi powiedział coś takiego, że kot mu naszczał na laptop i mu laptop się zepsuł i nie może teraz przeczytać dekretu Cichockiego. Więc to była jego odpowiedź. A sami wyciągnijcie wnioski, kim on jest i co za krzyżyki nosi na swoich ubrankach, na tych swoich kubraczkach, które się tam przebiera. Pajace i aktorzy po prostu, którzy mają was zwodzić, odciągać od tego, które, co trzeba zrobić, czyli prawo wyborcze. A jego już nie widać tak w Warszawie na tych protestach. No bo nie wiem, także nie będę tutaj się zgadywał. Nie ma sensu ich reklamować, obgadywać. Oni wiedzą, co czynią, wiedzą, dlaczego to robią i po co to robią. Myślę, że odpowiedzialność w niedługim czasie będziemy pytać, dlaczego się tak zachowywali, a nie inaczej. I myślę, że Polacy zrobią to samo, bo niestety to samo dotyczy... Ja wysłałem do wszystkich tych działaczy, takich w cudzysłowie internetowych, do wszystkich, naprawdę do wszystkich, którzy mają jakikolwiek kawałek kamerki i robią jakieś kanały na YouTubie, także przesiedziałem, a jeżeli do kogoś nie wysłałem, list jest dostępny publicznie, możecie skorzystać z maila, ewentualnie w komentarzach go wklejać, różne, każdy niech się przyłoży do tego, no bo sami tego nie roześlemy, no. Ale no ja właśnie, wysłałem ale w ogóle, do wszystkich. Ale w ogóle odnośnie prawa naturalnego, no i tych pism, to już też mówiłem, żeby niektórzy wzięli, jak zaczynają w ogóle coś mówić na temat, że Cichocki to, tamto, owamto, niech wejdą sobie na jego stronę i zobaczą na wzory pism, jak korespondował właśnie z różnymi instytucjami, jak te instytucje mają pojęcie, nie? Na temat udowodnienia czegokolwiek, nie? Swoich racji. Zresztą to na tej samej zasadzie, jak pisze się oficjalny wniosek z zapytaniem o byle co, jakąkolwiek instytucję, czy to Główny Inspektorat Sanitarny, czy to Państwowy Zakład Higieny, czy cokolwiek, nie, to oni po prostu jeden odsyła do drugiego, nie, że oni nic nie wiedzą, oni nie są uprawnieni, oni mają informacje i tak dalej. Czyli to tak wygląda cały czas, nie, że to jest jedna wielka fikcja, nie. Zresztą co się dziwić, ministrem zdrowia jest finansista Niedzielski, zastępcą jest gość po AGF-u, po robotyce, no ludzie w ogóle... Nie są ministrowie, to są zwykli oszuści, agenci systemu. No tak, więc no, ale... nie można ich nazywać jakimi ministrem, to będzie dopiero człowiek, który będzie powołany przez faktycznego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a nie oszusta, no. Tutaj nie można ich tytułować, bo też wprowadzamy ludzi w błąd, tak. No. Ja wiem, ale tytułuje się ogólnie wszędzie w mediach, wszędzie no, rozpoznawani są jako, że się nazywają, albo tytułują ministrami, nie? No, daję przykład, minister zdrowia, który jest finansistą, nie? Minister, nie minister, tylko główny inspektorat sanitarny, Saczka bodajże,
jest po AGH-u nie od robotyki, od jakichś zamków elektronicznych, czy pieron wie od czego, nie jest nic związane ze zdrowiem, no to mówi chyba samo za siebie. Czy ci ludzie znają się na tym, czy nie? No to są zwykłe oszuści albo biznesmeni, niektórzy robią po prostu kasę na, no brzydko mówiąc, na frajerach, nie? No niestety. A tych frajerów u nas nie brakuje, jest na kim robić. Jest na kim robić ten interes. Tutaj też piszecie, że wszyscy tak zwani, bo to są te tak zwane media niezależne, to są zawodowe żebraki, no, można tak by ich nazwać i tak ich należy nazywać, tylko zrzutki, wyciągają pieniędzy, ale to wina jest ludzi, którzy właśnie takich prostych, jak ci, którzy oglądają ten kanał i nie reagują, bo w tej chwili nas ogląda 100 ludzi na żywo, w takich stałych widzów, no i teraz 100 ludzi, niech tam by w tygodniu wysłało po 10 maili, no to umiecie liczyć, tak? Już jest 1000 istot poinformowanych, więc tygodniowo. Nie będę wam mówił, ile wychodzi miesięcznie, bo już to będzie 30 tysięcy, nic nie będę mówił, ile wyjdzie przez pół roku. Więc tylko 10 maili tygodniowo, jeżeli wyślecie, prawda? No tylko pytanie, czy to na rękę ludziom, żeby tak było? Bo niektórzy są przyzwyczajeni. Bo to jest odpowiedzialność. Odpowiedzialność. Widziałem takie zdjęcie mema. Właśnie gość klęczący w masce i doczepiona smycz do maski, nie? No i właśnie, że ludzie w maskach, no teraz tylko czekają na smycz jeszcze, nie? Dodatkowo. Lubią ludzie być po prostu trzymani za mordę chyba. No niestety. Nie wiem, coś mi obraz ucieka, właśnie nie wiem, jak go wykalibrować. Wiem, czy jest odbicie lustrzane. To sobie tam ustaw, bo ja cię też tak przesuwam co chwilę, ale to już nie mogę zapanować nad twoim urządzeniem. Ty nad swoim musisz sobie zapanować. No i odnośnie tego pisma, jeszcze powracając do tematu tego nielegalnie działającego głównego inspektoratu transportu drogowego, no to dzisiaj pismo, postanowienie napisałem i będzie rozesłane, zresztą pokazywałem go ci też, jak to wygląda. Tak, ja nie wiem, czy go tam już sprawdziłeś, bo jak chcesz, to ja go mogę pokazać. Bo ty sprawdziłem. To nie wiem, można go pokazać, czy nie? Bo ja już go mam. No bo tak, no. Chyba tak. No. Tajemnicy jakiejś nie ma, nie? Jutro go wyślesz, tak? Jutro go porozsyłasz. A to jest dzisiejszą datą, także jest aktualne. Znaczy ja go chyba dzisiaj już wyślę. Później. No tak, bo to już można wysyłać, nie ma problemu. Każdy, kto je właśnie będzie sobie przygotuje. Czyli wydawać na wzór, tak jak tutaj Szymon zrobił, na wzór Cichockiego, czyli tutaj piszemy zawsze nielegalnie funkcjonujący urząd, nazwa tego urzędu, to pamiętajcie o tym, żeby pamiętać o tym, bo jak piszecie do głównego inspektora, to już tutaj w samej nazwie uznajecie jego jurysdykcję nad sobą, to trzeba też tutaj pisać, tu Szymon też dobrze napisałeś, powołałeś się tutaj na trzy pisma Tadeusza Cichockiego, tak? I doręczenie odpisu postanowienia to zrobiłeś tak jak Tadeusz Cichocki, postanowienie zwierzchnika władzy, które jest już... Laptop mi się wyłączył niestety. Będę musiał to wszystko zrestartować na nowo, widzę. Właśnie Bogdan Spiera tutaj dał. Witam, a Radek z Kontrowersyjny Coach składał deklarację samostanowienia w sądzie i na policji. No pyta się, nie? To było pytanie, nie? Mhm.
No szczerze mówiąc, ja nie wiem, ale kojarzę kanał, jak najbardziej, fajny kanał, dużo materiałów, mi się, akurat się spodobał. A tutaj jeszcze do, wracając do ten, do twojej tej deklaracji. No właśnie. Tego, uznać przedmiotowe pisma nielegalnie funkcjonującej generalnego inspektora transportu drogowego. Tak, to taki ten skrót jest, bo już nie pamiętam. Dobra, mniejsza z tym. No, główny inspektora transportu. Czynności wyjaśniające na wszelkie działania, jakie podejmie, za nieważne z mocy prawa, nie wywołujące żadnych skutków prawnych. Zobligować nielegalnie funkcjonujący urząd do niezwłocznego zaniechania procederu nielegalnego funkcjonowania, działania na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej i C. poinformować, że każde kolejne pismo bez wykazania uprawnień do przetwarzania danych osobowych i zajmowanych stanowisk, a tu słowa ci brakuje, musisz dopisać. No właśnie mówiłem. Będzie uznane jako dowód w cywilnym procesie odszkodowawczym zgodnie z informacją zawartą w deklaracji przed legalnie funkcjonującymi sądami. Także takie pisma, to pismo będziecie mieli publiczne. Ja zaraz wam wrzucę link na czacie, żebyście mieli sobie, każdy chciał, kto chciał, to sobie będzie je przeczytać mógł. Aha, no tak, no ale teraz nie działa, później będzie działał. Jak już tam Szymon wszystko poprawi i będzie, bo jeszcze są błędy, widzę, to no, w tej chwili link nie działa, potem na czacie będzie działał, każdy będzie mógł sobie przeczytać. Także polecam i zapraszam wszystkich do pisania takich samych, no. Pisania takich samych. Trzeba poświęcić troszkę czasu, ale... Ale to warto. Jak każdy by tak zrobił z ludzi, którzy zamiast chodzić do tych instytucji, także nie chodzić tam, nie chodzić absolutnie, nie chodzić... nie ma sensu wysyłać pisma, tak jak robi to Tadeusz Cichocki, i w ten sposób się bronić. To też pismo opublikujemy na stronie u mnie na Zawodowy Polak. Będzie zalinkowane jako wzór. No i macie u Tadeusza Cichockiego po prostu przekopiować, korzystać z jego pracy. Ale tam jest multum tych pism u niego. No tak, każdy będzie miał na urząd skarbowy, na wszystkie... Na sądy, na policję, na wszystkie macie. Także tam... Gotowce, tylko podmienić daty swoje, imię, nazwisko, tak. Nie? I niech odpowiadają, a też według ich prawa muszą odpowiedzieć, no bo jak nie odpowiedzą, nawet w trybie informacji, dostępu do informacji publicznej, nie, no to normalnie mogą kary płacić, nie, i dodatkowo i tak muszą odpowiedzieć. Tak. Dobra, Szymon, weź coś tam jeszcze porozmawiaj z ludźmi, ja sobie włączę drugi internet, bo mi się z tego uśpił ten laptop i się internet mi wyłączył. Na chwilę o tym konkretnym kanale chciałeś coś tam powiedzieć, tak? O konkretnym kanale? No nie wiem, o coś tam mówiłeś, ci przerwałem. Nie, o konkretnym chyba nie. Aha, dobra. Tak jak właśnie wspominałem wam. Nawet umieszczę, bo to łatwiej będzie. Teraz w linku wkleiłem. Macie stronę właśnie, Tadeusz Cichocki. Także już jestem. I jest tutaj zakładka do pobrania. I macie tutaj przyściutko chronologicznie, czasowo. Każde z pism, najlepiej jest brać te do danej instytucji, te najświeższe, czyli te z najmniejszą liczbą, czyli te na samej górze dosłownie rzecz ujmując. Mhm. No i wyciągać wnioski, nie, jak to wygląda. To pierwsze na przykład, nielegalnie funkcjonujący sąd rejonowy w Piasecznie. No i tutaj po kolei tak samo. W odpowiedzi nie wyjaśnię, że jest to zobowiązanie, jest nieważne z mocy prawa, nie wywołuje żadnych skutków i tak dalej, nie? I tu wszystko jest wyjaśnienie, nie? I tak po kolei. I można ich po prostu ich własnym prawem, no, zaginać, nie? No, znaczy się oni stworzyli sobie przepisy prawa, którego w ogóle nie przestrzegają, także
A to już o tym to nie wspomnę. Tak, to widzimy to nawet po tych rozporządzeniach. Ludzie niech się nie łudzą w ogóle jakiejkolwiek reakcji z ich strony, że ta będzie reakcja adekwatna do tego, co sobie tam zamierzycie, że tam jakąś sprawiedliwość... A to gdzie? Najemnicy w niebieskich mundurkach, to nie jest dla społeczeństwa. Oni są dla... Raz, że robią to dla kasy tylko i wyłącznie, a po drugie to jest milicja partyjna. No i trzeba to sobie uświadomić, że tak jest. Nie? Sprawiedliwości nie ma, nie będzie. Na obecną chwilę, jak sami po prostu coś z tym nie zrobimy. Teraz cię ustawię w końcu. Kalibracja. Tak, bo chyba się usadziłeś. Chyba się w końcu usadowiłeś. Także. Słuchajcie, jeżeli ktoś jeszcze jest zainteresowany tym, żeby dołączyć do nas do Zooma, to zapraszamy Dominika, niech linka też wklei, ja mam prośbę, jeżeli ma tam też Dominika jakieś pytania z czatu, to też prosimy, albo ktoś by chciał jeszcze coś do nas powiedzieć, to śmiało, nie krępować się, mamy w tej chwili ponad setkę ludzi oglądających. Udostępniajcie, żeby ludzie jak najwięcej, lajkujcie, subskrybujcie kanał, bo ostatnio się też tak przeglądałem te wszystkie kanały, które mają tam po 15, po 20 tysięcy subskrypcji, a oglądalność w ciągu tam doby niższą niż ja, także w takie sztuczne pompowanie tych kanałów, ale jeżeli porozesyłacie też te informacje do innych ludzi, żeby subskrybowali kanał, to ta informacja będzie docierać. No, tak jak mówię, mamy 100 ludzi, niech każdy wyśle dziennie do jednego znajomego informację, czy to na Facebooku, czy SMS-em, czy w jakikolwiek inny sposób, to już mamy 700 ludzi poinformowanych. Niech z tego 10% zrobi to samo i tak dalej. Taką na zasadzie kuli śniegowej musi się to rozchodzić. Nie możemy liczyć na jakieś sponsorowanie tych niezależnych mediów, bo nie ma szans, że oni cokolwiek o nas powiedzą. To nie ma szans. Nie ma szans, że będą reklamować nas na grupie Prawo Naturalne i tak dalej. Tak. Ale z tym Prawem Naturalnym. Prawo Naturalne, po raz kolejny właśnie mówię, że Tadeusza Cichockiego cały dekret jest oparty właśnie między innymi na Prawie Naturalnym. To dużo ludzi zarzuca, że ja, można powiedzieć, działam na dekrecie Cichockiego. Prawo Naturalne, na Prawie Naturalnym jest dekret napisany. No tak, tak, tak. Nie krzywdź, nie pozwalaj krzywdzić innych. Tak, no właśnie. A druga RP, tak już tam prywatnie rozmawialiśmy, no to dobrze stwierdziłeś, że to jest w sumie konstytucja nieboszczyków, nie? Mm-hmm. 30 centymetra. Nie mówię, że jest zła, no ale... Nie mamy w tej chwili, Polska nie ma konstytucji z racji tego, że Polska nie istnieje jako państwo prawne, jesteśmy... No i jest cały czas w stanie wojny, nie, z Niemcami. To zabory, nigdy nie skończyły się zabory, także to opowiadanie bajek, że Polska jest krajem wolnym, to jest po prostu kłamstwo i nie ma sensu go powtarzać. Naprawdę nie ma sensu. Trzeba to w końcu zrozumieć. Alek tutaj pyta, czy prawo naturalne jest respektowane w sądach okupacji polskiej? Nie. Jest to odpowiedź stanowczo twierdząca nie. Okupacyjne sądy nie będą respektować prawa naturalnego pod żadnym pozorem. Cywilnie to musicie być naprawdę uparci, żeby tam dojść swoich praw właśnie gwarantowanych w kodeksie cywilnym. Ale to musicie znać kodeks cywilny, szczególnie ten artykuł 23 kodeksu cywilnego,
który wam przeczytam, bo dzisiaj wam jeszcze go nie czytałem i pokażę. Trochę taki na... Lechia TV Atlantyda skomentował, że żadne nieboszczyki, my żyjemy. A ja nie mówiłem, że wy jesteście nieboszczykami albo osoby z drugiej RP. Absolutnie, tylko pod względem tego, że konstytucja była napisana przez osoby, które już no, nie żyją w tym momencie, nie? I pod względem tego. Ja przeczytam teraz wszystkim tutaj artykuł 23 kodeksu cywilnego. Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska pozostają pod ochroną prawa cywilnego, niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach. Czyli tutaj nam to niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach kasuje immunitety. Czyli tak. Możecie pozywać nawet sędziego, który łamie właśnie tak godność, wolność, cześć, swobodę, nazwisko, pseudonim, wizerunek, tajemnicę korespondencji, nietykalność. Nawet sędzia nie jest chroniony żadnym prawem, bo kodeks cywilny jest prawem najwyższym, jest oparty na prawie naturalnym. I tyle. Tu jeszcze z kodeksu cywilnego też jest, no i właśnie trzeba to wykorzystywać, ten 23 artykuł. Ale tutaj jeszcze ciekawe też, nie wiem czy ludzie wiedzą akurat, tutaj z kodeksu cywilnego artykuł 43 do potęgi czwartej, czy czwarty jest takim w nawiasie, nie? Zapisany. Firmą, i to jest Dziennik Ustaw, pozycja, tutaj, no mieszcza z tym, kodeks cywilny w każdym razie, artykuł 43 do potęgi czwartej. Firmą, osobą fizycznej jest jej imię i nazwisko, nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określenia wskazujące na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obrany. Czyli tutaj już od razu można dołączać właśnie no, definicję, nie? Jako ja osoby fizycznej. Pokazuję to, co przeczytałeś właśnie. Także, o, bo ty będziesz miał dostęp. Artykuł 43. Także kodeks cywilny polecam sobie przestudiować w wolnej chwili. Jest tych artykułów. Artykuł 927 chyba, tak? Jak dobrze pamiętam, jest o dziedziczeniu, właśnie o tym, co na poprzednim live'ie tłumaczyliśmy, o dziedziczeniu i w tym ostatnim nagraniu z Basią Świebodą, więc sobie, no mówię, każdemu polecam przestudiować kodeks cywilny, żebyście wiedzieli, w jaki sposób się bronić, ale mówię, żeby iść do sądu, tego tak zwanego matrixowego, to najpierw trzeba by było wysłać formalne zapytanie w listem otwartym. Myślę, że to jest dobrze wysłać takie zapytanie, żeby prezes takiego sądu wykazał, czy jest należycie ukonstytuowanym, czy zarządza należycie ukonstytuowanym sądem i reprezentowanym przez faktycznych przedstawicieli. Wtedy to samo, co zanim pójdziecie, złożycie jakikolwiek pozew. Takie pytanie, że macie pozew cywilny do złożenia i czy ten sąd jest właściwym sądem, czyli należycie ukonstytuowanym, reprezentowanym przez sędziów powołanych przez faktycznego prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, a nie oszusta. Takie formalne zapytanie, dosłownie tymi słowami, co wam tutaj zacytowałem, i to w formie listu otwartego żądać, nie żądać odpowiedzi od nich, tylko żądać upublicznienia tej informacji na stronach internetowych tak zwanego sądu. I jeżeli każdy Polak by takie wystosował formalne zapytanie do tych nielegalnych okupacyjnych instytucji, myślę, że to by dużo wyjaśniło. Bardzo dużo by to wyjaśniło. Co by tutaj jeszcze, jak macie jakieś pytania, to prosimy na czacie, może będziemy odpowiadać, jak nie, to jest jeszcze telefon, możecie też zadzwonić, mój telefon wam tu jeszcze pokażę, żebyście zobaczyli. No, tutaj właśnie ktoś dobrze napisał, Picobello, tylko widzisz, wiele ludzi zainteresuje się tematem, a za chwilę poświęca temu czasu i tak często bywa.
No chyba chodziło o to, że ktoś się zainteresuje taki tak zwany słomiany zapał. Że ktoś się zajawi na 5 minut, a później już nic nie robi. Tak, słomiany zapał, czyli rozpala się ogniem chwilę, chce i się spala i potem już nie, i już mu się nie chce. No a cała ta filozofia, żeby chciało się chcieć. Także Bogdan Styra, a nowe dowody osobiste ma być odręczny podpis i odcisk palca. Wiele osób chce korzystać z dowodu. Andrzej mówił, że trzeba zawsze odcisk palca. Może cię się wypowiedzieć na ten temat. Pewnie chodzi o Andrzeja. To nie jest problem z dowodem, a z prawem wyborczym, a nie z dowodem. I tutaj sobie nie traćcie czasu, bo to jest zbijanie z pantołyków. Od lipca. Tematy zastępcze. Tak, każdy takie wrzutki, z jaką ty obrożą będziesz chodził, to już nie ma znaczenia. Ważne, że jesteś zarządzany właśnie nielegalną administracją. I to jest, a żeby ją zalegalizować, trzeba utworzyć prawo wyborcze, wybrać prezydenta, który z kolei powołuje ministrów, sędziów, minister powołuje potem prokuratorów i tak dalej. To wszystko leci do samego dołu. Od samej góry, ta ryba gnije od samej góry. Jeżeli mamy oszusta na stanowisku prezydenta, nie ma mowy o legalności jakiegokolwiek organu administracji państwowej. On jest gwarantem legalności całej administracji. Właśnie o to chodzi, że to wszystko... Cała ośmiornica. Tak. I wam tu jeszcze ten pokażę artykuł 927, gdzie wyraźnie mówi, że nie jest spadkobiercą osoba fizyczna. Osoba fizyczna, to co was nazywają, zostawia w spadku jedynie stanowisko, czyli stanowisko niewolnika. Tutaj macie ten numer telefonu mój, wam pokazuję ręką. Się zaczyna, jeżeli ktoś by chciał zadzwonić, to prosimy. Bo zaraz go tutaj wygaszę i tego. Skype nie działa, także nie dzwońcie na Skype'a. I ten, myślę, że jeżeli chcecie, każdy kto chce, to może tylko na Zooma do nas dołączyć, na ten komunikator. Nie mam problemu, nie ścina, ładnie się transmituje i wychodzi. Mamy w tej chwili 110 ludzi. Udostępniajcie znajomym, subskrybujcie kanał, wciskajcie dzwonek, żebyście mieli powiadomienia o live'ach. Ja tam zawsze jak będę... Bo to z tym to różnie bywa. Z tym też różnie bywa, ale jak się wciśnie ten dzwonek, to te powiadomienia przychodzą potem. Ja tak zawsze 2-3 godziny przed transmisją będę tam, będzie się informacja pokazywać, że będzie o tym czasie transmisja. Myślę, że w niedzielę tak o 21:00. Najczęściej, no, jak będzie coś się działo, to czasami może nagramy coś na... I każdy, kto by chciał coś powiedzieć w temacie albo stworzyć w temacie prawa wyborczego, to też wszystkich zapraszam. Ludzi chcących coś zmienić w naszej ojczyźnie, bo na takich mi zależy. Ci, którzy chcą chcieć, no. Bo do takich tych właśnie z tym słomianym zapałem, że to ktoś tam pokrzyczy, pójdzie na protest, to niech chodzą na protesty może. Co my tu jeszcze mamy? Masę pytań jest o tą deklarację samostanowienia odpowiedzialności. Deklaracja samostanowienia odpowiedzialności jest na stronie wzór, jeżeli ktoś Ale chce... Ale wiesz, co ci powiem? Dużo osób właśnie czytało tylko i nie pasuje, że jest tam właśnie... Wrzucone, chodzi o Tadeusza Cichockiego, że ten dekret jest dorzucony do tego prawa naturalnego. No to niech staną po drugiej stronie barykady, czyli po stronie wroga i tam niech tworzą. A co im nie pasuje? Nie, tylko mówię ci, że to nie jest już prawo naturalne, tylko że to już jest Cichocki, nie? Już w tym momencie. Bo został przez kogoś podjudzony i o ten. No jeżeli to jest problem, no to naprawdę ma to problem ze sobą. No niestety. A to już parę osób ten o tym mówiło. Nawet Damian wtedy mówił, że nie pasuje na przykład dostęp do broni, nie? Bo że w dekrecie, nie? Że to już nie jest prawo naturalne, no bo niewolnik, to już było, broni nie u niego. Niewolnik broni nie potrzebuje. Niewolnik ma być posłuszny i ma być,
Ma mieć obowiązki tylko, a nie broń. Ale temat był poruszany. Temat był poruszany już u ciebie, bo to wtedy on u siebie na live to poruszał, jak dzwoniłeś do niego, nie? Temat właśnie. Ja się staram ludziom tłumaczyć cały czas, tak jak widzicie, się nie poddaję. Brnę do przodu, bo wiem, że tylko zmiana prawa wyborczego zagwarantuje, a dostęp do broni jest naturalnym prawem każdego. Jeżeli ktoś mi mówi tutaj o prawie naturalnym, które mówi wyraźnie, nie krzywdź, nie pozwalaj krzywdzić innych i siebie, to ta broń jest potrzebna do tego, by nie pozwolić krzywdzić innych. Koniec, kropka. Dokładnie. I ten dostęp do broni jest gwarantem wolności i suwerenności narodu polskiego. Jeżeli jesteście rozbrojeni, znaczy, że jesteście pod okupacją. I to jest krótka piłka. A tacy właśnie zindoktrynowane takie barany, bo to tak to trzeba powiedzieć, zindoktrynowane owce, które nie chcą się bronić, no to jest tylko mięso. No, tylko mięso. No właśnie, nie wiem, wysłałem ci tutaj zdjęcie, nie, na Messengera. Już jakiś czas temu ktoś mi przysłał, także zdjęcie nie wiem z kiedy jest, nie, ale to tak wygląda. Ktoś nazywa kogoś oszustem, ale wspólne zdjęcia są. Właśnie na Messengera ci wysłałem teraz. No tak, tak. Czyli takie kółko wzajemnej adoracji. Tak. Niby się kłócą, tak, no, takie żydowskie podejście. Tak, niby się kłócą, a Polaków dymają, no. To tak jak z tymi maseczkami, nie? Że do kamer w maseczkach, później jak kamery wyłączone, to maseczki ściągali w Sejmie, nie? I to tak cały czas wyglądało. A tu, kurde, dzieci do teraz widzę, że nawet dzisiaj widziałem na jakichś live'ach u ludzi, nie? Że dzieci normalnie po ulicach łażą malutkie, nie? Dalej. Z zakazem oddychania. Nie chodzić na protesty, mówię. Każdy, kto będzie chciał tam wyciągać ludzi na protest, naprawdę przyłóżcie się, bo to tak około 1000 ludzi obejrzy to do jutra, czy tam do przez te 12 godzin. To myślę, że już jest sporo i mówcie, że to jest zakazane, że protesty są zakazane, nic nie dają, nic nie wnoszą, a tylko narażacie się właśnie na te konsekwencje, na legitymowanie nieuprawnione. Nie kusić losu, nie chodzić do tych oszustów, niech oni się tam zajmą właśnie bandziorami, bo jak wy protestujecie, to oni nie mają czasu zajmować się bandytami. Bo tutaj piszecie, że to te fotokopie aktu urodzenia. Jaką wartość ma dokument wydany przez nielegalną administrację? Sobie odpowiedzcie sami na to pytanie. To nie ma żadnej wartości. Fotokopia. Kopią to możecie, z fotokopią to sobie możecie pójść do kibla. Ona by tam osiągnie swoją wartość. W kiblu. Taką właśnie ma wartość fotokopia. No, poświadczona nawet przez administrację okupanta. Tak, to już się wypowiadałem, że żeby iść, na przykład jak ma się dwie umowy kupna-sprzedaży samochodu, nie? Żeby iść... Z kopią. Aż kupujesz od jednej osoby, tak, z kopią, nie? Co ci powiedzą, czy zarejestrujesz auto? No. To idźcie do urzędu i się zapytajcie. Z kopią umowy właśnie do urzędu. Tyle właśnie warta jest kopia. Nic. Ludzie macie tam na tym prawie naturalnym, kto tam jest, to troszeczkę się przyłóżcie do tego, bo ja tak powiedziałem, nie będę dodawał się do takich grup, wyrzucili mnie, drugi raz tam mi ktoś przysyłał zaproszenie, po prostu odrzuciłem. Nie będę z takimi ludźmi, nie jest to poważnie, tam gówniarze, po prostu zwykli gówniarze i dezinformatorzy to założyli. Właśnie dezinformacji jest sporo. No, to żeby was ogłupiać. I tyle. Tak samo i ten, w cudzysłowie, ten pan Parówka, antyparówkowy, też jest takim właśnie zadaniowcem, typowym zadaniowcem, by odwracać uwagę i wam, i ściągać od was taki zawodowy żebrak kolejny. Jak to mówiąc, tak stary kawaler, który będzie was ratował, wam mówił, co wy macie jeść, co wasze dzieci mają jeść. To jest najbardziej zatroskani są starzy kawalerowie o wasze dzieci. Drogie panie. No.
Mówię, w niedługim czasie też powiemy właśnie o tej właśnie energii żeńskiej i męskiej, bo myślę, że tutaj żeśmy doszli, dochodzimy powoli do prawdy, no, bo niestety to wszystko jest w tych starych zapiskach, tych manuskryptach pokazane, w tych wszystkich obrazkach, że niestety woda jest tym właśnie nośnikiem pamięci, czyli woda, prawoda, w słowie prawoda, czyli stara woda, prawoda, macie prawoda. I tyle. Prawo dawam. Macie tam. To nie są przypadki, że akurat w polskim języku w ten sposób się to rozkłada. Nie sądzę, że to są przypadki. Być może, ale to woda sprawia, że robaki wiedzą, co jest święte, a co nie, i co trujące, a co nie. Robak trującego nie zje. A człowiek już jest tak poogłupiały, że już i nawet trujące je. I truciznę. Więc, ale to mówię na przyszłość to jest, jak już będzie przygotowany materiał, wszystko, to o tym opowiemy. Bo prawda jest podana na tacy, ją tylko trzeba podnieść i pokazać ludziom. No ale to wystarczy tutaj, mówię, nawet wejść sobie i tutaj poczytać, no tylko, że to już trzeba coś od siebie wymagać samemu, nie? Takiej dyscypliny, poczytać nawet te pisma, czy właśnie tą deklarację, czy dekret cały, żeby to zrozumieć, nie? Jak się nie zrozumie, to przeczytać drugi, trzeci raz, nie? I zastanowić się, jak proste jest rozwiązanie na to wszystko. Tylko trzeba jak najwięcej ludzi z różnych części Polski i działać. Mówię, nie reklamować tych kanałów, nie przerzucać tych kanałów, którzy zbierają pieniądze. Macie też tutaj, bo widzę, ten Paweł Mędrek napisał, że na kanale Michała, to Michał XL600, kanał właśnie nie Michała jest, tylko to jest Jędrek, już nie pamiętam nazwiska, nie będę Jędrzej ma na imię. On ostatnio też się nagrywa, pokazał swoją twarz, bo długo siedział cicho, zaczyna sam mówić. Napiszę mu tam niebawem, bo też bym go zaprosił, byśmy go pociągnęli właśnie o tej słowiańskiej wiedzy, o tej starej wiedzy za język, bo Hop ma naprawdę dużą wiedzę i będziemy chcieli go też wypromować. No, takie kanały należy promować, które właśnie promują tak, żeby nie pić, bo to jest ten eliksir, który rozpuszcza ludziom mózg i sprawia, że nie mogą pojąć własnego trudu i nie zbierają na to, nie żebrzą pieniędzy. Tam, kto temu Jędrkowi ma tam pomóc, to mu tam pomagają w różny sposób i wiedzą, jak pomóc i nie potrzebują tego robić przez jakieś zrzutki i tak dalej. Naprawdę do prowadzenia jakiegoś kanału na YouTubie nie są potrzebne środki, żeby ludziom powiedzieć prawdę. Potrzebna jest chęć. Każdy ludzie, którzy właśnie mają ciekawe kanały, to zazwyczaj kurczę też mają małe zasięgi, nie? No tak. Ja nie mam małego zasięgu, bo przy tej ilości subskrypcji, jakie tutaj ten mój kanał ma, no to ta oglądalność jest spora. Porównywałem te z tymi tam po 1500, po 1000 subskrypcji, no to oni oglądalności nie mają, po prostu tylko tam numer konta, takie puste subskrypcje, ludzie tego nie oglądają, nie przerzucają, nie informują. Dzisiaj mamy też 110 ludzi, którzy nas oglądają cały czas, także też dziękuję tym, którzy cierpliwie i nas wiernie słuchają, także polecamy, żeby nas trochę rozpromować mamy tutaj... No bo właśnie, może jeszcze oprócz Tadeusza Cichockiego to strony i Zawodowy Polak, są jeszcze może jakieś strony, które może ludziom tutaj polecić? Ja nie znam, ja tylko znam ten, co polecam, to mówię tam tą Nelly Radwanowską, bo ona dość dobrze mówi, dość tu, tak spokojnie tłumaczy, a szczególnie o lęku ładnie wytłumaczyła, że to wszystko jest w nas, że to prawie nie istnieje, no to sobie wyciągajcie wnioski. Polecam kanał tego Michał XL600, no i wspólnie jakoś może dojdziemy do tego celu, do samego końca, ale najważniejszym jest to,
by stworzyć prawo wyborcze, bo niestety stan polskiego narodu jest jaki jest. Opłakany. 70% chodzi na te wybory i po prostu trzeba im to zorganizować, żeby dać im możliwość odpowiedzialnego wyboru. Oni to zrobią, Polacy to zrobią. Naprawdę to jest naród, ja tam jeszcze wierzę w Polaków, że jeżeli da im się narzędzie i ich się zachęci, to oni to zrobią. No. No, chyba, że już nie będą chcieli właśnie wziąć, podpisywać się imieniem, nazwiskiem zamiast krzyżykiem, no to już wtedy już nie mamy na to wpływu. No. Trzeba będzie jeszcze poczekać, aż nauczą się brać odpowiedzialności. Myślę, że jakby podpisywali wszystkie umowy krzyżykami, to też by było dobrze. Albo niech zaczną. Budowanie świadomości. Budowanie świadomości, no podstawa. Wychodząc z lokalu wyborczego, nie mając żadnego dowodu, dokumentu, jakiegokolwiek potwierdzenia, żeście byli tam i żeście stawiali ten X, no to jest karygodne. Karygodne. Kupując bułkę w sklepie, dostajesz paragon na nią, że ją kupiłeś, a nie ukradłeś. To nie świadczy o mądrości narodu, tylko o zidioceniu i głupocie. To jest nie do wiary. Wychodzą z lokalu wyborczego, nie mają nic i prowadząc działalność gospodarczą, rozliczają się z oryginału i z kopii. To jest najpiękniejsze. I trzymają to po 10 lat. Ale ci, co rządzą, oni nie muszą niczego trzymać. Nie muszą pokazywać list wyborczych z podpisami. List wyborców też nie muszą pokazywać, kto brał udział w wyborach i czy te podpisy się zgadzają. Tego oni nie muszą pokazywać, ale wam każą podwójną księgowość prowadzić. Także... Tak, było trzymanie nawet w lodówkach swego czasu. Te paragony, bo one blakły od słońca, od warunków atmosferycznych, trzeba było je w lodówkach trzymać. Najlepiej proponuję w piecu je trzymać, tam jest odpowiednie miejsce na tą księgowość i administrację. Dobra jako rozpałka. Tak, tak, to jest też, jak ktoś ma taką wolę, to poproszę sobie tam w piecu je trzymać, najlepiej się przechowują wtedy. Bo wartości to żadnej nie ma. Ci rządzący... Tylko... Co chciałeś powiedzieć? No skończ. Znaczy skończ. Bo mówię, że wartości to żadnej nie ma dowodowej, nawet w sprawie tego... Znaczy się wartości żadnej nie ma, tylko wartość dowodową dla okupanta, że sobie sami na siebie wytworzyliście wszystkie umowy. A co do jeszcze takich, też miałem... Odnośnie banków, takie pytanie, że ludzie zakładają pozw bankom o te kredyty, o spłaty i sami zanoszą swoją kopię umowy, biorą adwokatów, to też takich rzeczy nie róbcie, bo się w ten sposób przyznajecie, że taką umowę żeście zawarli sami. Składacie pozew, wzywacie bank do okazania oryginału umowy i tylko oryginał jest przedmiotem sporu, bo jeżeli sami zaniesiecie kopię, no to w ten sposób się sami wykładacie. I tyle. I wszędzie wam zostawię kopia. Wszędzie wam zostaje kopia. Oryginałów nie wolno zanosić nielegalnym administracjom. Zobaczcie, że jak oni was zrobili. Dostajecie odpisy i kopie. Nie macie oryginału. Nic nie warte papiery. Nic nie warte papiery. Niewolnik nie ma. Do urzędu nawet głupi samochód rejestrować, to musisz zanieść mu oryginał, bo właścicielem tego samochodu staje się urząd. Tak, bo on ma oryginały. Bo on ma oryginały, nie ty. I daje blankiecik swój. Także czas zakończyć to urzędnik ma obowiązek poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię. Jest to artykuł 101 i 102 ustawy o notariacie. I są do tego zobowiązani. Możecie nawet kserować pieniądze, poświadczyć za zgodność z oryginałem. One nabierają wtedy mocy urzędowej i wartości urzędowej. Więc tak, w czarno-białym kolorze naprawdę nabiorą pieniądze wartości. Tak to właśnie wygląda. No. Znowu się wyłączył laptop. Się zagapiłem.
Tak to właśnie wszystko wygląda. Wszystko nabiera mocy urzędowej. Idę sobie, włączę właśnie internet drugi. Ktoś tutaj jeszcze poleca Świadomą Żabę kanał. Tak, dokładnie też. To jest dobry kanał. No było trochę tematów tutaj do omówienia i tak z grubsza w sumie omówiliśmy, ale coś jeszcze mieliśmy tutaj poruszyć. I... No nie wiem, wszystko jest powiedziane. No, o tej deklaracji samostanowienia odpowiedzialności. My nikogo nie zmuszamy. To jest dobrowolny wybór każdego człowieka. Jeżeli ktoś chce, ja odradzam. Jeżeli ktoś nie zamierza działać publicznie, to jest takie też formalne wypowiedzenie posłuszeństwa, poinformowanie, taka deklaracja jednocześnie. Jeżeli ktoś chce, to tak zrobi. Jeżeli ktoś nie chce, to po prostu niech to robi nieformalnie, a byle stosował dekret Cichockiego. To jest najważniejsze. A jak ktoś chce wypełnić deklarację, deklaracja ma być wysłana ściśle według tego wzoru, który tam podałem na stronie deklaracja samostanowienia, gdzie skanem będzie tylko podpis. Wklejacie sam podpis. Nie jest to trudne. Ja wam może tutaj jeszcze pokażę raz chwilę. U siebie masz tam na samej górze wzór po prostu taki, że tak powiem, aktywny do edytowania. Także to już jest wszystko na tacy, że tak powiem, podane. No tak. Tylko wiadomo, chwilę trzeba tutaj i tak poświęcić, żeby to wziąć i sobie edytować i tak dalej. No ale no... Ja chwilę pokażę. Jest to deklaracja, czyli tak, wyrzucacie tutaj swoje dane, wpisujecie maile macie coś takiego, usuń odnośnik, czyli on się stanie czarny, widzicie? Robicie takie coś, musicie pousuwać te odnośniki i wtedy wpisujecie swoje dane i naciskacie spację, on się zaświeca na niebiesko i wtedy się generuje link. O. To, żeby nie sposób, hiperlink sobie zrobić. Jak bierzecie, kopiujecie i cofacie w ten sposób, że zostawiacie tego maila mojego w ten sposób, nie w tą stronę, i tutaj wpisujecie swoje dane, to niestety to hiperłącze... Hiperlink. Ten hiperlink tak. Zostaje, widzicie, na żółto się teraz świeci, czekajcie trochę tutaj, bo tu mam nieprzesunięte. Ten hiperlink zostaje właśnie na żółto się podświetla. Jeżeli najedziecie na to. Będzie nazwa inna, ale będzie wchodziło na. Mail zostaje pod spodem. Musi zostać usunięty tutaj ten hiperlink. Prawym klikiem klikacie i to usuwacie. To jest to. Na to zwrócić uwagę. Coś mi tu zgłupiało. Coś mi tu zgłupiało. Aha, bo przeniosłem z ekranu na ekran. Tutaj należy wpisać nazwę swojego pliku. Czyli pierwsze co zaczynacie, to od zmiany pliku, czyli przez tutaj zapisz jako. I zapisujecie tutaj tak. Wpisujecie inicjały tutaj swoje jego imienia, nazwiska, gdzie jest słowo wzór. I datę, z której jest deklaracja. Może być z kropka rok, kropka bez tego. W ten sposób to zaczynacie robić. I tutaj ma być ta właśnie, gdzie jest generowanie linku, nazwa tego waszego pliku, .pdf. Wstawić własnoręczny podpis. Czyli macie tutaj obraz, dodać obraz. Dodać, ja wam tutaj już pokazuję, jak to zrobić konkretnie. A ja dorzucę tutaj od razu... Link, macie tutaj link na czacie wrzucony, skąd możecie pobrać, dodajecie nowy wzór do pobrania temat. Dokument. Dodajecie nowy temat, dodajecie podpis, obrazki, tutaj dodam swój na przykład.
I okej. Okay. I on się tutaj się wkleił. Jest niewidoczny. Nie wiem dlaczego, coś tu się mi dzieje, ale on tu jest. I macie na zasadzie właśnie takiej, że wstaw i kopiuj. I on się wkleja, widzicie? I możecie go tutaj sobie zmniejszać, rozciągać, ustawiać, gdzie go chcecie. No. O. Macie swój podpis wstawiony. I cała filozofia. Tylko to zdjęcie musi być zrobione. I co tu jeszcze? Pilnujecie danych, dat, po prostu dokładnie sprawdzacie, żeby wszystko działało. I hiperłącza, żeby działały, czyli najeżdżacie, o tam poszła jakaś wersja trochę tego, najeżdżacie właśnie kursorem na ten link i wam się na żółto podświetla właśnie, co jest hiperłącze, żeby się wszystko zgadzało. To samo i deklarację przeczynać 2-3 razy, nie, żeby to samo tutaj z tymi linkami wygenerowanymi. Bo zobaczcie, jeżeli ja tutaj zacznę przepisywać, na przykład zmienię to na przykład na Szymona Radonia, SR, nie? SR. Jest zmieniona, prawda? Ale zobaczcie, ja najeżdżam, to w dalszym ciągu jest deklaracja moja. I tutaj trzeba usunąć odnośnik. I wtedy się robi czarne, naciska się spację i on się zapala. I teraz już jest deklaracja SR, widzicie? Nawet jest tam opisane. No. Nie jest to trudne, trudne usuwać wszystko, pousuwać odnośniki w tych, co potrzeba. W tych, co mają zostać, to zostają i mają działać. Bo tutaj jeżeli też nie, jeżeli dopiszecie tutaj w to nazwę pliku tutaj, która będzie wam, to wam się wszystko musi, cały link, ten musicie usunąć odnośnik i cały ten link wklikacie potem spację, żeby wam się zapalił. Tak, i jeszcze jedna rzecz, możecie sobie modyfikować przecież deklarację tutaj samemu, nie? Jak chcecie, nie? No co tak, tylko dodać, że tutaj, jeszcze co, niektórzy ukrywają datę urodzenia, miejsce urodzenia i tak dalej, takie dane. Deklaracja jest po to, by to zastrzec, a nie ukrywać. Więc wszystko, co w tej deklaracji jest zawarte, jest zastrzeżeniem danych osobowych, a nie publikowaniem. To nie znaczy, że jak publikujecie, to je ujawniacie gdzieś. Tak. I tak zawsze każdemu chodzi o numer tego plasticzku, ewentualnie o numer obozowy PESEL. Tak. Zresztą samo to, że policjant, milicjant zawsze jak przyjdzie, to poproszę dowód, nie? Czyli on chce z plastikiem rozmawiać, nie? Tak. Więc wszyscy tutaj jak nie będą wiedzieć. Ostatnio też tutaj zmienione zostało, że nota do agenta jest notą do pryncypiów, czyli słowo pryncypia znaczy ustawy i dekalog, czyli tak jakbyście, nota agenta jest notą do pryncypiów, czyli do ustaw. No to też jest takie mieszanie ludziom bez sensu. No. To jest napisane bardzo dobrze, czyli nota do pryncypała jest notą do agenta, czyli pryncypał, czyli ten, kto przewodniczy, jest prezesem sądu, ma przekazać tą notę do swoich pracowników. I noca do pracownika jest notą do pryncypałów. No szef taki. Do szefa. Taki szef. No, nota do pracownika jest notą do szefa. No inaczej, dlatego to nie zmieniajcie. No nie można pisać do ustaw, no. Do instytucji, do ludzi. I tutaj też wszystkie te pisma, które piszecie, to używajcie do ludzi, do istot, które są za to odpowiedzialne. Bo innego wyjścia ja nie widzę, żeby tu działać. No i ta deklaracja, mówię, nie jest obowiązkowa. Kto chce, to ją może wypełnić, przesłać mi mailem i wtedy można to wrzucić. Wzór jest u mnie na stronie do pobrania. Nie ma. Tak, umieściłem link. Umieściłem link tak. Tutaj w tym, na czacie. Także no, to już jest. Także sobie klikniecie, od razu wam się pobierze. I możecie, kto będzie chciał, to sobie taką powinien zrobić. Głównie chodzi o to, że na podstawie tego pełnomocnictwa można się dopytywać, tak jak tutaj w przypadku Szymona, jak został zatrzymany,
odpowiadali i tego. Tam dzwonili jeszcze inni ludzie w swojej sprawie, ale wtedy chyba dyżurny podobno mówił, że ciebie tam nie ma, że kłamał, ale wtedy jak ja zacząłem krzyczeć właśnie przez telefon, że on kłamie, że tam ludzie dzwonią, a odpowiada, że cię nie ma, no to się zmieniła sytuacja. No właśnie, ale no, tam parę osób się dodzwoniło i dostało informację jako... Na pewno się zdziwili, że to tak wygląda. Ktoś mi tam nawet powiedział, że na komisariacie coś zasugerował, że jak sekta, nie wręcz. Tak, tak. No, ale... no oni się boją sekt. Przemilczałem to. Tak. Tak. Boją się sekt. Tak, że tak. No i chyba by było tyle. No nie wiem, ktoś jak chce zadzwonić, to tak jak powiedziałem, telefon działa. Jeżeli chce ktoś zadzwonić, bo widziałem, że ktoś tutaj z nieznanego numeru dzwonił do mnie. O, wymazuje mi obraz. No ale wam pokażę. No, niestety mi ten wymazuje filtry z kamerki, także. O, teraz wam pokazam. Tacy odważni są niektórzy Polacy, nawet się boi swojego numeru pokazać, żeby zadzwonić. No i co my tak. Jeszcze tutaj mielibyśmy powiedzieć? Są jakieś pytania? Jakie jest wasze zdanie co do powszechnej deklaracji praw człowieka 48 zatwierdzonej przez ONZ? No to tutaj powszechna deklaracja praw człowieka nawet tutaj no, jest dopięta do tego. W tej deklaracji się na nią powołujemy. No. Oczywiście. Z racji tego, że tutejsze władze obszaru naszego powierniczego, to jest w cudzysłowie władze obszaru powierniczego, te deklaracje ratyfikowały. Oczywiście, że tak. Tak, i ona jest przemycona do konstytucji. Te wszystkie artykuły zgodne z polską racją stanu i polskim interesem narodowym, to są te artykuły przemycone z powszechnej deklaracji praw człowieka. Zmodyfikowane, przemycone i na tej zasadzie. Ja tą deklarację mam, że tak powiem, zawsze też ze sobą, tak nawiasem mówiąc. No ale deklaracja artykuł 4 mówi, że nakładanie na kogokolwiek służebności, ale to nie tylko deklaracja i 4 konwencja genewska też mówi u mnie na stronie. Tak, tak. Jest też się to jest kilka, powołuje. nie tylko jest przecież praw człowieka, tak. Bo jest kilka. Tak jak dokładnie. Tutaj krąg napisał, cytować jako że ten system powierniczy ją ratyfikował. To nie Polacy ją ratyfikowali, dokładnie. To system powierniczy ją ratyfikował i każdy agent systemu powierniczego powinien być przeszkolony ze znajomości praw człowieka, z tej deklaracji. I to no, pytanie, które... Oni tylko znają artykuł 15. Tak, oni tak, tylko tak, to znają. Tak, żeby... I 65 za niepodanie tak, danych. Tak, tak, ale już nie znają żadnego. Obowiązek. W którym momencie powstaje obowiązek, to puste słowo. Więc to przesyłajcie, gdzie się da, że obowiązek, słowo obowiązek jest pustym słowem niepopartym w prawie, a nadużywanym przez agentów systemu, przez tych idiotów w mundurach. No. Przez tych idiotów, debili w mundurach, którzy nie rozumieją, bo idiota i debil to z reguły nie rozumie, nie używa mózgu do tego, by zrozumieć cokolwiek. I tyle. No. Tak jest właśnie. Ale oni wykonują tylko rozkazy. Debil, tak. To są ludzie, którzy właśnie wykonują posłusznie rozkazy. No dla kasy. Dureń to już jest oficjalne słowo potwierdzone przez agentów systemu, czyli sędziego w przypadku tej babci Kasi, zatrzymania babci Kasi, że ona ich znieważyła słowem dureń. No durnia nie można znieważyć, nazywając go durniem i idioty idiotą. To tylko po prostu dowiadujemy się, z kim mamy do czynienia, jeżeli się taki delikwent obraził. Więc tak to wygląda. Naprawdę nie bójmy się używać słów prawdziwych. No. Jeżeli mamy na to dowody, że ktoś jest durniem, idiotą, debilem, mówmy to. Jeżeli nie mamy dowodów, albo Żydem, to też jeżeli kogoś nazywamy Żydem, to lepiej miejmy na to dowody, że tak faktycznie jest.
bo jeżeli nie mamy na to dowodów, to lepiej przemilczeć i nie mówić na to słów w takich scenach. Ja nie mówię, że każdy policjant jest idiotą. Niektórzy są uwiązani, to też trudno pogodzić, bo to uwiązanie tego systemu i służba systemowi, no to też jest idiotyzm. No. Do idioty też już niedaleko jest. Są też tam ludzie, którzy poszli tam dbać o ład i porządek prawny, No są tacy, są dla kasy, tylko i wyłącznie, nie? I albo żeby wziąć i byli popychadłem w szkole, nie na tutaj przyjeżdżają z jakichś okolicznych wiosek, no i do większych miast. I panie władzo, nie? Tak, tego tytułowe. Tak, panie władzo, ja tu sługa uniżony. I to tak jeszcze na kolana powinien paść i mu ten pałkę oblizać. Tą czarną oczywiście. Żeby mnie tu niczego nie sugeruje więcej. Tak. Bo polizać jak ten grzeczny piesek, ten kijek, którym cię będzie smagał po plecach. No. Niewolnik niestety nie da rady inaczej. Trzeba wyzbyć się tego syndromu niewolnika. I tyle, no. Władzą jest, był, jest i będzie naród polski, czyli ludzie, suweren, a nie ludzie na służbie. Im się troszeczkę poprzewracało w głowach. Ci, co poszli na służbie, nie mają zrzekli się z podstawowych praw człowieka, które są gwarantowane w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Artykuł 4 też wyraźnie o tym mówi, że nakładanie na kogokolwiek służebności jest zakazane. Mówi o tym też 4 konwencja genewska, że nakładanie na kogokolwiek służebności też jest zakazane przez władze okupacyjne. To dotyczy Polski, dotyczy Palestyny i tak dalej. No to są takie kraje, które ta religia tak zwana zniewoliła. Bo to nie zniewolił to naród żydowski, tylko religia żydowska. Coś takiego jak naród żydowski nie istnieje, bo ten naród gdzieś tam został wywiedziony z niewoli. A dlaczego był w niewoli? Bo pewnie kłamali. I dlatego ktoś ich zniewolił, jak to kłamstwo zniewala. I nie będę tutaj nikomu więcej tłumaczył. Macie to wszystko podane jak na tacy, nawet w tym testamencie, że oni byli niewolnikami, będą niewolnikami i umrą niewolnikami. Nigdy taki człowiek nie zostawi w testamencie, w spadku nic innego poza właśnie niewolnictwem. Jeżeli od samego początku są niewolnikami, mają testament stary, mają testament nowy, ale niewolnik będzie zostawiał w spadku tylko niewolnictwo. Odsyłam do ostatniego nagrania z Basią Świewodą. Jeszcze może za jakiś czas się do tego też odniesiemy, ale tak. Macie testamenty. Nie ma znaczenia, czy on jest nowy, stary, czy on jest pismem, czy tego. Jest to testament. Testament dla niewolników. A niewolnik może zostawić w spadku tylko stanowisko. Nie ma nic. Niewolnicze. No tak, no niestety. Dziedzice niewolnictwa. Nie z ziemi przodków, tylko dziedzice niewolnictwa. No i w zasadzie na tyle. Tak będzie, bo już mi też w gardle zaschło. Nie wiem, ile tu nadajemy. A krótko dzisiaj, dwie godziny równiutkie. No. No ja się też później dołączyłem do obu. Także chyba powiedziałem, co miałem powiedzieć. Mówię, każdy, kto będzie chciał tą deklarację sobie opublikować, to zapraszam. Linki są powklejane. Są ludzie, którzy mi wysyłają deklaracje, przysyłają mi maile. Ja wam mówię, że macie takie maile pozakładane, że niektóre nie przesyłają mi załączników. Nie dochodzą do mnie załączniki. To jeżeli ktoś mi wysłał jakiś plik, a nie doszedł ten plik, to się dowiadujcie. Bo po prostu ja czekam, dostaję jakiegoś maila czasami pustego i nie wiem, co tam jest. Tak jak ostatnio dzwoniła też jedna pani, żeby
Olga, najpierw trzeba zmienić prawo wyborcze, a potem się urządzać, nie urządzać się w tym, i to też radzę każdemu, nie urządzajmy się w tym szambie, który tkwimy, i nie pytajmy się, jak przejąć spadek, bo niestety pod okupacją to przejmiesz tylko stanowisko niewolnika. I długi. I długi, i to, że będziesz płacić haracze za życie na ojczystej ziemi. Więc zajmijmy się w tej chwili tworzeniem prawa wyborczego, i każdy, kto będzie mógł je udoskonalić, coś tam wnieść swojego, to zapraszam, a jak nie, to po prostu czekajcie, aż wam zorganizuje system kolejne fałszerstwa, i gdzie znów spędzą... I dokręci śrubę. Tak, i spędzą znowu, pójdzie się, jak w 2015 roku chodziło 50% wariatów na te wybory, to teraz między innymi ja też poszedłem, tylko że ja zawsze miałem to szczęście, że przegrywałem, albo ostatnio stawiałem dwa krzyżyki, głosowałem i na Andrzeja, i na Bronka, także miałem dwóch, obdarowałem swoim głosem, więc mamy także, ale tutaj nie było ważne to, bo jeszcze wtedy byłem nieświadomy, nie wiedziałem o dekrecie Cichockiego wtedy, ale już wiedziałem wtedy, że coś jest z tym wszystkim nie tak. Także No tak, dekret jest ponad 6 lat. Tak. Bo ja myślałem, dekret jest ponad 6 lat, no, a ludzie teraz do tego się dowiadują. Karty liczą wtedy, także tak to zrobiłem. Nie chodzić, bo ważna jest frekwencja, tylko dla frekwencji pędzą was. Pędzi was Bustowski, pędzą was te wszystkie oszołomy, jak Zagórski, teraz Zięba, Czerniak. To nie są dobrzy ludzie. To są oszołomy, którzy was pędzą do fałszerstw nazwanych wyborami. Bez zmiany prawa wyborczego, nawet się na tę chwilę nie zająknęli, żeby zmienić najpierw prawo wyborcze i ustalić zasady wyboru, żeby móc kandydować. Na to mojej zgody nie będzie, i podejrzewam Tadeusza też, i wielu rozsądnych ludzi też nie będzie zgody na to, by właśnie w takiej postaci znowu organizowali te fałszerstwa. Jeżeli pójdziecie na te wybory, to musicie mieć paragon, żeście tam byli. Czyli kopiał potwierdzający, że braliście w tym czymś udział. Wtedy to będzie wiarygodne, sprawdzalne i udokumentowalne. No i chyba tyle by było. Czy coś jeszcze mamy? No z tych ważniejszych tematów poruszone. Na pewno coś nowego przyniesie najbliższy czas. No, piętnować, dopytywać. Jeżeli ktoś tam prowadzi transmisję, a widzicie, że z tych ludzi właśnie, którzy są tak zwani zależni od systemu i grający dla systemu, a udających antysystemowych, to zadajcie te pytania o dekret Cichockiego. No tak jak dzisiaj człowiek szczęśliwy w wieku 60 lat zadzwonił do mnie, że dopiero teraz on się dowiedział o czymś takim, że od 6 rano do 12 siedział, czytał pismo po piśmie z ważnych pismach na mojej stronie. I jak znalazł numer telefonu, to od razu zadzwonił. Dzwonił 3-4 razy, bo rozmawiałem z kimś, musiałem się rozłączyć. Więc tak to wygląda. Wystarczyło, że ktoś tam bąknął na live'ie z boku w stronę policjantów, właśnie padło hasło zawodowy Polak, że zostaną rozliczeni, i tak dość ostro też tam ktoś pojechał. Nie wiem, kto to był, bo nie oglądałem tych transmisji, także gdzieś u kogoś na live'ie, gdzieś z boku takie poleciało, i to zostało tam wytransmitowane na żywo. Więc podchodźcie i swoje tam 5 groszy, bo tak. Kto się, tutaj cytując Henryka Pająka, jeżeli boisz się mówić prawdy, to już jesteś niewolnikiem. Tak. Także, otóż to idzie. No. A człowiek wolny się, że tak powiem, tylko sprzeciwstawia temu wszystkiemu, nie, a niewolnik będzie godził się z tym, nie, że tak musi być. Nikt nie ucieknie od tego, że dekrety Cichockiego to nie jest jeden dekret, tylko dekrety Cichockiego istnieją, że cała administracja państwowa jest administracją okupanta, oni już z tego nie wybrną. I działa na szkodę. I działa świadomie na szkodę Polski i Polaków.
a na korzyść... Mamy przykład na korzyść tych gości wyznania handlowego. Tak jest. Nieprawda, że Tymochowicz nam zarzuca antysemityzm. Tymochowicz może sam się przyznał, że jest masonem, więc należy go za to szanować, bo rzadko który się do tego przyznaje publicznie. Nie wiem, kim jest. Wiem na pewno, że wchodzi w jakieś tam... Nie jest do końca. Uciekł z Polski i tyle. No. Urządza się gdzieś tam w Kambodży i myślę, że człowiek, który już tutaj nie wróci. Więc dajcie sobie spokój, nie ma co sobie zawracać głowy. Jakimiś tematami już teraz. Tak, mamy nieznaczącymi wyborcze. Prawo wyborcze, macie rodziny, macie dzieci, które należy ratować, które należy walczyć i przestać ich okradać, by utrzymywać tych partyjnych kacyków i agentów rządowych. I to wszystko. Kosztem. I to wszystko. No to. Także ten. Dziękuję za zaproszenie. Nie ma za co, Szymon. Dziękować należy, że jesteśmy i że działamy i że mamy ochotę działać. Właśnie mówiliśmy, na Zawodowy Polak i na Tadeusza Cichockiego stronę T-Cichocki. I tam zapoznać się z pismami i samemu wyciągnąć wnioski, nie? Czy to jest propaganda, czy to jest po prostu zabawa, czy jak to chce to sobie określić, nie? Przeczytać i samemu się przekonać, nie? Jak ktoś ma trochę inteligencji i chęci, nie, to sam wyciągnie wnioski. I tyle. Tak, także nie pijcie wódki, bo od wódki to jest rozum krótki. Tak. I nie można pojąć swojego trudu, także każdy, kto pije wódkę, niech ten eliksir odstawi głęboko sobie, bo nawet koni kiedyś do tych czasów, jak były furmanki, jak się chłopu obcinał i nie chciał dalej ciągnąć woza, to poili go wódką i on ten dalej wóz ciągnął wtedy ochoczo i z werwą i szedł do przodu. Już nie dyskutował, wystarczyło go napoić wódką. Już nie pytał, po co ciągnie wóz i nie tego. Także to nawet koń to rozumiał, potrafił się zbuntować, człowiek już nie, po wódce i koń się przestawał buntować. To takie z dzieciństwa mam takie doświadczenie, jak koń przez nie chciał ciągnąć woza, to mu się dawało wódkę i on już po tej wódce ten wóz ciągnął. Nie miał w sobie buntu. Więc tak, tyle w temacie wódki. A jak ktoś chce więcej, to też u mnie na stronie jest podstrona wódka, w lupę sobie wyszukać, poczytać. Piwo, wódka, wszystkie macie tam informacje. O dobroci tego eliksiru zmieniającego człowieka w debila właśnie. W tego konia, który nie chciał ciągnąć wóz, a teraz ciągnie. No i chyba by było wszystko. Niewolnik właśnie, butelki. Tak. Niewolnik swoich uzależnień. To co? Tak. To co? No to w takim razie do następnego razu pozdrawiam wszystkich oglądających. Ja też dziękuję również za zaproszenie. Będziemy kończyć. Bo wszystko też mi się już wyłącza. Jeszcze muszę tu sobie... To ja już się rozłączam, to trzymaj się. No, na razie, dzięki, Szymon. Cześć, również dziękuję. Ja już my kończymy. Chyba wszystko powiedziałem. Co miałem powiedzieć? Być może się następnym razem bardziej wypowiem o tych agentach systemu. Myślę, że jeszcze dajemy im szansę, no, żeby te wszystkie
prawa naturalne nie, w prawie naturalnym nie ma kopii. Kopia nie ma wartości. Rozumiecie? W prawie naturalnym kopia nie ma wartości. Klony, kopie nie mają wartości. I tutaj też postawię kropkę. Także puszczę wam tą muzyczkę, żeby się zakończymy i prosimy o te, o suby, o lajki, o polubienia i udostępnienia, no, żeby rozpropagować te informacje do jak najszerszych ludzi. Bo niestety tylko chęć szczera uczyni z nas bohatera. Innej możliwości nie ma. Ja nie potrzebuję tutaj pieniędzy. Ja po prostu chcę ludzkiego działania. Znów mi się laptop wyłączył.